Dzień dobry, witam serdecznie na Pisach Końcowych i porozmawiamy sobie dzisiaj o musicalu Hamilton, który właśnie wpadł na Disney+, jest dostępny do obejrzenia przynajmniej dla tych osób, które dostęp do Disney+ mają, a pogadamy sobie na koniec jeszcze o tym, jak być może dostać dostęp, czy zdobyć dostęp właśnie do tej platformy. No i pogadamy sobie zarówno o samym musicalu, jak i o jego realizacji, o tym, jak został zaprezentowany, powiedzmy, w ramach tego filmu w zasadzie, który trafił na Disney+, ale też oczywiście o tych wszystkich kwestiach dookoła tego musicalu. No, także, żeby nie przedłużać, oddaję może głos Oskarowi, bo Oskar, tak samo jak ja, oglądał ten musical po raz pierwszy, więc jak ci się podobało? To ja powiem, że już podawałem to porównanie, że Hamilton to jest mój dosłownie smoczy książę, czyli kolejna produkcja, o której słyszę wszędzie dookoła przez nie wiem jak długi czas, po prostu w każdym miejscu, tutaj, w domu, nie wiem jak, gdziekolwiek się ruszę, jest ta jedna osoba, która mówi cały czas: hej, ale w ogóle Hamilton to jest takie super, to jest takie najlepsza rzecz, jaką... Nie wiem, jaki jest twój przysmak, nieważne, Hamilton jest lepszy. I po prostu tak w kółko i w kółko. Więc wiadomo, że siłą rzeczy u wielu ludzi, w tym u mnie, wykształca się taki odruch, wiecie, oporu. Taki odruch, no spoko. No. I dokładnie tak samo jak w przypadku wcześniej wspomnianej animacji, no tutaj miałem dokładnie te same wrażenia, czyli jak tak już usiadłem, no bo musiałem, zostałem w domu zmuszony, żeby jak najszybciej zaraz na premierze oglądać, więc no tak, no dobra, no dobra, 2,5 godziny tam czy coś takiego, no trudno, mogę stracić trochę życia. No, ale tak oglądam, no i tak do końca, pod koniec już tak człowiek tak się zastanawia, że tu smutno, tu fajnie, tu wesoło i tak wszystkie, cała gama emocji już przeszła i no i tak, i sobie teraz puszczam w kółko te piosenki, jak siedzę przy komputerze, gdzieś tam lecą w tle, to tyle na wstępie. Czy żałujesz tych straconych lat, które już mogłeś spędzić z Hamiltonem, a nie spędziłaś? Wiesz, to ciężko powiedzieć, bo teraz jakby to będzie nowy, jakby to, że obejrzałem to teraz w ten sposób, bo jakby nie patrzeć, jasne, może mogliście znać wcześniej albo polską wersję Hamiltona, albo posłuchać oryginalnego soundtracku, ale wydaje mi się, że jednak to zetknięcie się po raz pierwszy z tym oryginalnym jednak, czy oryginalnym, no też po którymś, ale z oryginalną obsadą, tak, która... I soundtrack, że tak powiem, też jest z oryginalną obsadą. No, ale jednak jest różnica między tym, kiedy słuchasz po prostu soundtracku, a kiedy jeszcze widzisz to, no bo jednak umówmy się, same doznania wizualne, które tutaj są, to jak to jest, zaraz o tym pogadamy, wydaje mi się, dużo wnoszą, więc sam fakt, że doświadczyłem tego pierwszy raz w tej wersji, uważam za też jakąś wartość. Doświadczenie, tylko dodam, że to doświadczenie wizualne też można było wcześniej już doznać, bo to kiedyś Hamilton nagrany tam chałupniczymi metodami latał po stronach porno, jako wiesz, jako jest to było podpisane jakoś, że Latynos rucha historię Ameryki, coś takiego i to był okay. Hamilton cały. To akurat o tym nie słyszałem, no ale tak, zakładam, tak. Że nagranie komórką czy czegoś tam, jak gdzieś widziałem ostatnio, wiesz, i to jeszcze w perspektywie tej... Nie, czy to coś takiego? Było co najmniej jedno, znaczy pewnie może i było kilka. No ja nie ukrywam, że ja widziałam nagranie dawno już temu. Które było całkiem niezłe. Które było okej, okay. Ono miało dwa wyciemnienia na samym początku, przez tam nie wiem, minutkę. I gdzieś chyba później jak był antrakt, to też może z minutkę. I tam i raz jak ktoś przechodził, gdzieś tam kolejną minutę, ale to, czy coś, ale... coś w tym stylu. Ale tak poza tym, to była naprawdę bardzo dobra jakość obrazu i dźwięku. No było nagrywane, widać, z pierwszego balkonu chyba, więc był ale trochę sztywną, sztywną kamerą, tak? To chodzi, że... Sztywną kamerą, tak. Ale jakby no generalnie, no wszystko co trzeba było, żeby było widać, więc nie było najgorsze. Jezu, to jak oglądałem film o wersji kam. Wiesz co, wydaje mi się, że dużo lepiej. To... No tak, ale jednak wydaje mi się, że fajnie jest, jeżeli skoro już nie mogę być na miejscu, to jednak fakt, że jakby coś za coś, bo jeżeli oglądam to przez kamerkę kogoś, to trzyma to na widowni, no to jest jednak moje, przynajmniej tak mi się wydaje, że jednak coś mi ubywa. Natomiast sam fakt, okej, nie mogę być tam, to chociaż w zamian za to dostanę tą reżyserię i chociaż dynamiczną kamerę, zbliżenia na twarze, śpiewających aktorów i tak dalej. No tutaj mam wrażenie, że jakby do jakiegoś handlu zamiennego dochodzi, tak? Natomiast no to skurczę, kiedy po prostu bym to oglądał, to tak trochę tracę, ale niewiele mam zamian.
Wiele, to też jest inne doznanie. Dźwięk jest istotny jednak, nie? Tak. No, kurczę, przy takim nagraniu jednak kamerą, no to nie odda. Tylko wiesz, tylko na przykład nagranie kamerą to nadal jest to takie, wiesz, doznanie bliższe temu widzowi, który siedzi w teatrze, nie? Temu teatralnemu. A tutaj masz jednak, wiesz, montaż, zbliżenia, no to jest bardziej już filmowe. No ale jednak doznanie, nie jesteś tym widzem, który siedzi w teatrze. Nie, więc... nie, wiesz, ja nie bronię tego materiału z nagrywanego komórką, nie? No, mówię, wydaje mi się, że sporo ludzi, które obejrzy, spora ilość osób, które obejrzy teraz Hamiltona, a na pewno będzie ich sporo, na ile Disney Plus oczywiście na to pozwala, to jednak to, że będą mieli takie pierwsze zetknięcie się, oczywiście, bo zakładając, że nie wszyscy mogą sobie pojechać, kupić bilety i tak dalej, no to też jednak będzie coś unikalnego. No ja mam wrażenie, że tutaj jest taka sytuacja, że dostaje się coś w zamian za jakieś, powiedzmy, minus oglądania przed telewizorem, nie? No jednak no jest kompletnie co innego, jak widzisz aktorów śpiewających i grających na żywo, nie? To jakby jest nie do odtworzenia. Ale z drugiej strony masz faktycznie kamerę, która reaguje na to, co się dzieje i jesteś w stanie zobaczyć więcej, niż byś widział z siedzenia na publiczności, nie? Więc jakiś... Jest jakiś profit w zamian za coś, co jednak taka produkcja odbiera, nie? I na tak zadane pytanie, nie oczywiście wciskano tego Hamiltona od dawna, ale ja się dzielnie opierałem. Mówiło się dlatego, że chciałem mieć to pełne doświadczenie, nie? Najpełniejsze, jakie się da. No wiadomo, że trudno o to... Trudno jechać na Broadway i dostać tą oryginalną obsadę w tym momencie, nie? Ale już w tym momencie w ogóle trudno jechać na Broadway. Oryginalnej obsady to nie da się dostać od 2016, no właśnie, więc odpada. Wiadomo, że teraz już nawet każda inna obsada, czy tak jak Marta była w Londynie na przykład, no to już jest troszkę coś innego, nie? Jest troszkę co innego. Jakby, no po pierwsze obsada, oczywiście, że tak, bo jakby no nie da się ukryć, że zwłaszcza jeśli słuchało się wcześniej tego soundtracku, jeśli znało się go na pamięć, to zetknięcie z jakąkolwiek obsadą inną niż oryginalna zawsze gdzieś tam jest takie trochę... To nie znaczy, że wiecie, nie wiem, każdy jest automatycznie gorszy niż osoba z oryginalnej obsady, ale na pewno jest inny. I w momencie, jak to jest to inne zetknięcie z tą oryginalną obsadą po raz pierwszy, to jest pewien ten dysonans. I no to trochę wpływa na to doświadczenie. Plus, będziemy mówić o tym później, ale trochę inny jest kontekst odbierania tego musicalu, będąc w Ameryce i będąc w Anglii. Nawet patrząc na to, jak reaguje publika na pewne rzeczy, które się dzieją na scenie, jak na przykład król jest odgrywany i tak dalej, więc no to zawsze jest ta minimalna różnica doświadczeń, interpretacji, plus po prostu no, oryginalna obsada jest wybitna. A to skoro... jakby te, mam wrażenie, że w przypadku szczególnie tego musicalu, jednak te oryginalne role już tak się zrosły z tymi postaciami, że praktycznie no... Warto zobaczyć te oryginalne interpretacje, bo każda kolejna już będzie w jakimś stopniu bazować na nich, nie? Skoro wspomniałaś o widowni, no to właśnie też bardzo mnie cieszy, że chociaż tutaj są ewidentnie połączenia chyba dwóch różnych, w sensie trzech nagrań. Bo to jedno z nich jest z widownią, nie? Bo jedno jest na pewno bez widowni, nie wiem jakie jest trzecie, bo nie wyłapałem. Wydaje mi się, że z tego co kojarzę, to nagrywano trzy wystawienia z widownią, a do tego dogrywano rzeczy bez widowni. Okej, bo ewidentnie te bliższe, te zbliżenia są bez widowni, nie? Te, gdzie można pobiegać już sobie z kamerą po scenie. Właśnie fajne jest to, że widownię zachowano, pomimo tego, żeby jeszcze trochę dodać ten element i ktoś może mówić, że no wiecie, to jest tak jak w wersjach kamerowych, jak ktoś w kinie nagra i słyszy śmiechy w kinie, przez to nie słychać tego, co się dzieje, ale jakby no w tym wypadku to jest element przedstawienia w jakiś sposób, kiedy w przypadku kina no to też przywykliśmy do innego konsumowania, więc zachowanie reakcji widowni, które na pewno bez problemu dałoby się w dobrym montażu wyciąć, ale celowe zostawienie uważam za wartość dodaną, a nie coś, co by przeszkadzało. Zwłaszcza, że jakby Hamilton ma takie momenty, gdzie widząc reakcję widowni tam przy jakichś pierwszych pokazach, twórcy wiedzieli w jakich momentach na przykład wydłużyć trochę pauzy, żeby ta reakcja widowni się zmieściła, zanim zacznie się kolejna rzecz. No są takie co najmniej dwa momenty. No pierwszy jak wchodzi Alexander Hamilton i pierwszy raz śpiewa Alexander Hamilton, tam jest dłuższa pauza niż jest w tym oryginalnym nagraniu. I na Immigrants We Get The Job Done, gdzie jest celowo dodana przerwa, żeby widownia mogła zaklaskać, bo zawsze to robi. No dobra, to słuchajcie, wrócimy jeszcze do tej realizacji, bo to ona jest naprawdę ciekawa pod tym względem i kto wie, czy to nie otworzy drogi, żeby więcej jakby spektakli pokazywać w tej formie. Może w sali trzeba będzie ekranizować wszystkiego, zamieniać wszystko w filmy i nie wszystko będzie musiał Tom Hooper przerobić na super gritty, realistyczną wersję. Ale jakby tak Tom Hooper nakręcił Hamiltona z postaciami i kotami. Niech nakręci taką turborealistyczną wersję, totalnie jest to zobaczyć. No, gdzie na wszystkich będzie on nałożone białe twarze. Natomiast
jeszcze wróćmy w takim razie do tych pierwszych wrażeń. Tak jak ja wspomniałem, no, ja siedziałem i opierałem w słuchaniu soundtracku tylko, albo oglądałem jakiś bootlegu. Miałem wrażenie, że nie będzie pełne doświadczenia, a jednak biorąc pod uwagę, jak powiedzmy dużym echem się odbił ten musical, no to chciałem mieć jakby najbliżej tego pełnego doświadczenia. I teraz po obejrzeniu, gdybym miał odpowiedzieć na pytanie, czy warto było czekać, myślę, że raczej tak. Mam wrażenie jednak, że ta oprawa wizualna, mimo że to jest spektakl, gdzie powiedzmy, no nie ma za bardzo scenografii, ani nie wiem, te kostiumy też nie są jakoś super wymyślne i tak dalej. No, to wszystko są symboliczne bardzo, prawda? Tak, wszystko są bardzo symboliczne. No zresztą no, wszystko jest symboliczne w tym musicalu. Ale mimo wszystko fakt, że to jednak widzisz i jednak no, ten taniec też jest bardzo ważnym jednak elementem tej całej historii, nie? Jakby on też służy do jej opowiedzenia. Dużo jest gry aktorskiej, jednak nie tylko no to takiej typowej gry aktorskiej po prostu, graniem z ruchem ciała, nie, mimiką i tak dalej. I mam wrażenie, że bez tego odbiór byłby trochę inny jednak. Więc nie żałuję pod tym względem. Ale żałuję trochę pod innym względem, to o czym gadaliśmy wczoraj, że jednak minęło parę lat i jakby odbiór tego musicalu już jest dzisiaj inny niż był parę lat temu. Bo sytuacja się mocno zmieniła politycznie, odbiór się tego musicalu zmienił politycznie, dużo więcej powiedzmy, no dużo inne kwestie powiedzmy w tym momencie są dyskutowane niż to, co było w trakcie, kiedy musical premierował. I troszkę pod tym względem żałuję, nie? Że jakby dzisiaj to już jest trochę tak... jednak zupełnie inna optyka niż ludzi, którzy się zachwycali tym parę lat temu. Ale do tego pewnie też przejdziemy na koniec. To może jeszcze pytanie w takim razie do was, czy po tych kolejnym obejrzeniu, w tym razem właśnie w takiej formie, bo to jest też jakby no, nowe pod tym względem, że no, mieliście okazję zobaczyć to właśnie w ramach tego filmu, tak, stworzonego na bazie tych spektakli. Czy ta forma właśnie według was się sprawdziła pod tym względem, że nie wiem, odebraliście coś więcej dzięki temu, jak to zostało zaprezentowane? Na pewno większe, znaczy znaliśmy już no Marta tak samo jak ja, ten każdy kawałek na pamięć, to było po prostu płynięcie przez całość, nie, już właśnie mając to wszystko w głowie, zresztą jak się słuchało tego bardzo dużo, no to miało się swoją wersję w głowie całej historii, nie, tej aktorskiej, jak to wygląda, jak to się rozgrywa. I na pewno niesamowite było zobaczenie właśnie tego w ruchu, w takiej jakości HD, wszystko przejrzyste, no jak tutaj się na przykład Lafayette'a zobaczyło i to jego przejście za chwilę w Thomasa Jeffersona, jakie to jest po prostu niesamowite, ile tam jest energii włożone właśnie tą w grę ruchem, nie? Jak oni się tam poruszają, właśnie mają te wszystkie przejścia, to robi niesamowite wrażenie. Albo jak pierwszy raz Jonathan Groff wychodzi jako Król Jerzy, nie? I nawet widać, jak się tam pluje i są te zbliżenia, nie? To robi niesamowite wrażenie, bo to też w ogóle zwielokrotnia te ich emocje, nie? Jak widzisz te takie małe gesty, małe ruchy, te jego gry oczami, nie? Ten właśnie zatrzymanie się nagle, czy coś takiego. No to tak podbudowuje jeszcze, to mi tak już maksymalnie emocjonalny wydźwięk muzyczny, nie? No bo tam tak wiadomo, że to muzyka, teksty robią tutaj 90% roboty, ale jak dochodzi do tego właśnie ten aspekt wizualny i to ile aktorzy z siebie dają, żeby tą historię jeszcze bardziej podkręcić, jeszcze iść bardziej z tą w stronę tego, co chciał Miranda pokazać tym całym musicalem, co chciał przekazać, no to robi piorunujące wrażenie, to wygląda obłędnie. Nawet biorąc pod uwagę to, że to, tak jak mówiliśmy, to nie jest jakiś bardzo wystawny musical, nie? On jest ograniczony scenograficznie, te kostiumy są po prostu kostiumami z epoki, ale to i co aktorzy z tym robią, co mają dostępne, nie? I jak właśnie interpretują na swój sposób wszystkie te utwory, które się tam pojawiają, no to ja byłem, wiesz, tak jakbym się czuł, jakbym to pierwszy raz znowu słyszał, nie? Znaczy pierwszy raz znowu słyszał, jakbym to pierwszy raz słyszał, nie? Bo to dostałem zupełnie inny poziom doznawania tego musicalu, nie? Właśnie w takiej jakości. Ja nie ukrywam, że ja przez te lata, które minęły, odkąd ja się dowiedziałam o Hamiltonie, a też nie dowiedziałam się o nim, jak tylko on powstał, bo wydaje mi się, że to był ten moment, jak jeszcze oryginalna obsada grała, ale już powoli kończyła. Generalnie mam tak, że ja Hamiltona znam na pamięć, jakby autentycznie wiem, który dźwięk jest po którym w głowie, które słowa są po których i wiecie, jak zamknę oczy, to ja widzę ten musical. I to wcale nie tak, że ja go oglądałam, tę wersję, że tak powiem, właśnie bootlegową jakiejś niezliczonej ilości razy, no nie no, ze cztery może, no plus wersja w teatrze, ale jakby... Znając te teksty i później odtwarzając sobie w głowie to, co się dzieje na tej scenie, to jakby no ja się czułam jak w domu, tak? Ja się czułam po prostu, o, dobra, już to znam, już to widziałam. I po prostu tak mnie cieszę, że teraz ten musical jest jakby no, na wyciągnięcie ręki, że mogę sobie go puścić w absolutnie dowolnym momencie i mogę sobie na nich popatrzeć.
Jakby ja uważam, że to jest jeden z tych musicali, gdzie nawet znając soundtrack, tak naprawdę niewiele się traci, jeśli się go faktycznie już uważnie słucha, jeśli się już rozróżnia, kto śpiewa w jakim momencie, co się dzieje, to wydaje mi się, że stosunkowo niewiele się traci, nie znając nawet tej wersji wizualnej, ale i tak są tam te takie właśnie malutkie momenty, które potem się tak bardzo docenia. Jakby jeden z moich absolutnie ulubionych momentów, którego nie da się usłyszeć, który jakby wychodzi na jaw dopiero jak się tę wersję nagraną ogląda, to jest moment jak właśnie Król Jerzy po swojej trzeciej piosence zostaje na scenie i on nie schodzi. I później jest ten moment, jak Thomas Jefferson śpiewa o Hamiltonie, że on już nie będzie prezydentem i po prostu tam król się cieszy i rozrzuca te papiery, ten Reynolds pamflet. I to jest, kurczę, taka perełeczka. Totalnie warto, chociażby właśnie dla tych drobnych szczególików, tę wersję obejrzeć. No plus, jakby... To nagranie nie jest jakieś, nie wiem, nie wynajduje koła, tak? Ale jakby to nagranie jest jakby tak idealnie w punkt, że zawsze pokazuje to, co powinno pokazać. I właśnie nie kombinuje, ale ja tak bardzo to doceniam, że jak potrzeba, żebyśmy widzieli całą scenę, widzimy całą scenę. Jak ktoś bardzo tutaj ma swój emocjonalny moment, mamy widzieć jego twarz, widzimy jego twarz. No dokładnie tyle, co moim zdaniem wystarczy, żeby jakby ta realizacja była kompletna. Jeszcze tak zaznaczę szybko, że dla słuchających nas, którzy nie słuchali Hamiltona, będziemy spoilować, okej? Okay? W sensie nie będziemy się przejmować jakby tutaj tym, co się wydarzy. I tak to jest wszystko w podręcznikach historii, nie? Jakby oczywiście Hamilton nie jest w 100% tutaj zgodny z historią. Poszukaj dowolnego podręcznika do historii naszego, w którym będzie Hamilton. I dare you. Ale rzecz w tym, że po prostu z racji tego, że to są postacie historyczne i tak dalej, no to nie będziemy mieli oporów przed mówieniem, jak się to kończy i tak dalej, więc... Ale jak to nie było walki rapowej o ten o system podatkowy? To, ja mam nadzieję, że była. Zawsze sobie tak wyobrażałem. Tu jeszcze tylko dodam do tego, co Marta mówiła, że właśnie ja też czekałem, jakie są reakcje aktorów i jakie są grymasy właśnie w konkretnych momentach, które pamiętam z soundtracku, gdzie wiem, że coś musiało się pojawić, jakaś reakcja, nie taka konkretna, na przykład John Adams tego, Jonathana Groffa, nie? I chciałem zobaczyć, jak to wygląda w ruchu, nie? I nie zawodzi w żadnym momencie, nie? Tam oni kapitalnie właśnie reagują na to, co w tekście musi mieć jakąś reakcję, nie? Generalnie John Adams ma trochę pecha, bo jakby to jest ta jedyna postać, której jakby ani tu nie ma, po prostu jak cokolwiek o nim mówią, to jest po prostu nieustanna beka. John Adams nie ma żadnej poważnej pracy w momencie, kiedy był wiceprezydentem, bo to wszystkie właśnie późniejsze przytyki w jego stronę. Co on takiego odwalił, że go tak nie lubią? No właśnie, a propos właśnie zgodności z historią i tak dalej, to jest coś, co mnie zaskoczyło, nie? Że jakby ten musical kompletnie ma gdzieś zgodność z faktami, jakby to nie jest istotne, nie? Ja podchodząc do tego, miałem wrażenie właśnie, że wręcz przeciwnie, że to jest musical, który postawi mocno na właśnie pokazanie, wiesz, tutaj politycznych kulis stworzenia USA i stworzenia tego całego systemu i tak dalej. Miałem wrażenie, że to będzie o tym, nie? A okazuje się, że wcale nie, jakby to nie jest w ogóle istotne, jakby ten musical sobie żongluje tymi historycznymi rzeczami tak, jak mu się podoba. Mówię po to, żeby po prostu powiedzieć historię o ludziach, nie? Jakby historię o jednym człowieku, który całe życie jakby działał, i w sumie skończył życie w momencie, w którym po raz pierwszy postanowił nie działać, nie? Jakby i mamy jego rywala, który odwrotnie, jakby całe życie czekał na odpowiedni moment, a kiedy nie czekał i stwierdził, że czas działać, no to skończył swoją karierę w zasadzie w tym momencie, nie? Więc zresztą cały ten musical jest oparty o takie repetycje, nie? Tych wszystkich motywów, które się powtarzają, to też jest obecne w muzyce. I myślę, że to jest, kurczę, bardzo, bardzo dobre podejście, bo w sumie sprawia, że przestaje się przejmować tym, czy przestaje się przejmować tym całym kontekstem, że to jednak są postacie historyczne, nie? Ale kiedy masz wrażenie, że jednak historia nie jest o tym, jakby że na dobrą sprawę czy to jest historia o tej, czy to jest ta postać, nie ma żadnego znaczenia, a w zasadzie oglądasz historię konkretnych ludzi, którzy, no, jak konkretne wydarzenia na nie wpływają, no to w zasadzie nabiera to takiego uniwersalnego kontekstu, nie? I już nie mamy historii tylko o ojcach założycielach, ale historię o nas samych na dobrą sprawę, nie? Tym bardziej, że no fakt obsadzenia czarnoskórych, nie tylko aktorów, no też jakby już ci narzuca pewną optykę. Tutaj miałem zawsze wrażenie, że jakby ta narracja, tak, stoi ponad historią. Jakby jeżeli coś będzie pasowało, bo rozbuduje narrację, ale niekoniecznie powinno się tu znaleźć, jeżeli chcesz opowiedzieć, to zawsze miało górę, no to chociażby to, jak zresztą Manuel Miranda mówił o tym, że
No właśnie George Washington, nie George Washington, co mówię, nie, jak King George. To jest postać, która teoretycznie nie powinna tu być, bo on nigdy się nie spotkał z, wiesz, z Hamiltonem, to nigdy jest, nie, to nie są postacie, które historycznie jakkolwiek się krzyżowały, nie? Ale stwierdził, że to będzie lepiej, fajniej wybrzmi historia, jak to wrzuci, wiesz, tyle, nie? Chociaż historycznie to nie ma sensu żadnego. On nie, on za wody zawsze tam stoi, ten wielka postać króla Jerzego, nie? Tak, on tego, miał bezpośredniego, doprowadzona, nie kłócił się z nimi, nie negocjował bezpośrednio, nie. A to też do tego dojdziemy właśnie, jak te style muzyczne różne są przystosowane do różnych postaci, nie? I właśnie król Jerzy dostaje ten konkretny styl muzyczny, który idealnie do niego pasuje i do jego relacji jako między Stanami a Wielką Brytanią, nie? To do tego zaraz dojdziemy. I tyle, idziemy dalej. Jeszcze jakby wracając do tego, o czym w sumie jest ta historia, to ja tak sobie powtarzam od dłuższego czasu, że Hamilton jest po prostu wszystkim. Bo tak jak się kiedyś mówiło, że no wystarczy tam napisać ileś tam tych opowieści i to są właściwie wszystkie historie, jakie można opowiedzieć, tak? Shakespeare napisał wszystkie. Shakespeare opowiedział wszystkie historie i potem my sobie tam już opowiadamy je na nowo, tylko sobie gdzieś tam je mieszamy i tak dalej. Mam wrażenie, że Hamilton mówi tak naprawdę w sumie o wszystkim, generalnie. I mało co w tym musicalu nie ma miejsca dla siebie, mało jaki wątek, mało jaki problem, no bo jakby dla mnie to dla mnie to jest dalej historia o tym, jak to kiedyś było i no... są w niej i odbicia tej przeszłości, i odbicia teraźniejszości. Jakby wydaje mi się, że właśnie to nie o to chodzi, że musimy się super tak trzymać tych wszystkich faktów, prawda? Ale jakby pewna specyfika tej epoki jak dla mnie jest tam gdzieś też odbita w tym. Ale równocześnie jest to jak najbardziej opowieść o współczesnej Ameryce, jest to opowieść o współczesnej polityce. No i jest to właśnie też opowieść oczywiście o tych postawach, o tych konkretnych postaciach, tak? Przy czym, mówiąc o postaciach, to już faktycznie bardziej wydaje mi się, że to są te postacie fikcyjne, tak? Że ta konkretna postać Hamiltona, tak jak ją sobie tutaj wymyślili twórcy... To taka, no wyobrażenie, tak? Mm-hmm. Jakby ta postać ma uosabiać pewne cechy. Tak. A nie ma być tą postacią faktycznie historyczną, nie? Ale właśnie to jakby wiele rzeczy udało się zamknąć tak naprawdę w tych kilku postaciach, w tych, wiecie, 2 godzinach, 40 minutach, to jest w ogóle niesamowite. No właśnie i to, jak te wszystkie wątki się gdzieś tam ze sobą zazębiają, to jak właśnie to znajduje odbicia, nie wiem, właśnie w postawie innego bohatera, czy w innym utworze i tak dalej, no to jest dla mnie coś niesamowitego, no po prostu cała ta, wiecie, jak się spojrzy na tę całą mozaikę, jak wszystkie te elementy do siebie dziwnie pasują. Jakby ja cały czas nie mogę wyjść z podziwu, jak w ogóle jeden człowiek mógł usiąść i to wszystko napisać, także wiecie, jeszcze muzycznie to gdzieś tam do siebie pasuje, tak, że wracają pewne jakieś tam motywy muzyczne, to, że każda postać przedstawia się w określony sposób i później inna postać może to zaśpiewać na tę melodię, a może zaśpiewać to na inną melodię i to ma znaczenie, tak? To w tym już odbija się to, jak ona podchodzi do tej drugiej postaci na przykład. No po prostu tyle jest tutaj tych małych rzeczy, które po prostu z każdym przesłuchaniem zauważa się zawsze jeszcze coś, czego się nie widziało wcześniej, a że to z tym tu się gdzieś tam łączy i po prostu mam wrażenie, że jak już się przesłucha te ileś naście, 10 razy, to później właśnie ma się w głowie tę tablicę, wiecie, jak detektyw ma, gdzie to wszystkie są te nitki, wszystkie powiązania i czasami, mówię, ja wiem, że jestem strasznie nahajpowana i że pewnie no patrzę trochę tak nie chcę powiedzieć, że subiektywnie, bo wszyscy patrzymy subiektywnie, ale jakby, no ja wiem, że jakby mój entuzjazm w stosunku do Hamiltona jest wyższy niż standardowy, ale no po prostu to ile rzeczy ja w tym musicalu widzę, ile w tym generalnie dziele widzę, no to jest dla mnie coś niesamowitego. W ogóle też niesamowite jest, jaka to jest atrakcyjna forma, nie? Żeby przekazać też, bo jak mówimy, że to traktuje tą historię jako, wiesz, właśnie taki wymyk, żeby opowiedzieć o tych postaciach i życiu, ale nadal te historyczne rzeczy przekazuje w konkretny sposób, nie? Tam mamy kupę informacji o świecie, o Ameryce tamtych czasów, nie? To jest wszystko, wiesz, wiedza, która ci zostaje w głowie, a jest przekazana w taki sposób, że wiesz, że mimowolnie to łapiesz. Coś, to by na lekcji jakiejś historii było strasznie nudne, nie? No bo ci wpychają te ekspozycje, jakieś takie wiadomości, wiesz, o tych właśnie podatkach, o tym wszystkim, nie? Zbieraniu głosów, nie? I to można by po prostu z nudów wpaść, nie? A tutaj to jest wszystko w takim tempie podawane i właśnie w takiej atrakcyjnej formie, że no łapiesz to wszystko i to wszystko ci w głowie zostaje, nie? Nie znam biografii żadnej innej osoby tak dokładnie jak Hamiltona po Hamiltonie, nie? Nawet, wiesz, jakichś sławnych Polaków nigdy nie poznam już tak jak właśnie jak Hamiltona, nie? Bo to jest taka forma. Plus jest też niesamowite, jak te postacie, one nie
tracą nic z tego życiowego fragmentu, nie? Właśnie jaki Hamilton jest złożony, jak Angelika i wszyscy, którzy tam się pojawiają, nie? Że to są postaci z krwi i kości, ale też mamy w pewien sposób ich zamknięcie w takich wyrazistych, jakby właśnie symbolicznych, ikonicznych wersjach, nie? Że mamy właśnie tego Lafayette'a, który jest, no taki wiesz, no Lafayette'owy bardzo, nie? Mamy tego Herkulesa Mulligana, który jest najlepszą adaptacją Luke'a Cage'a w historii, nie? Jak wchodzi, od razu wbija z tym swoim głosem, nie? I nie masz z tym problemu, nie? Bo to wszystko pasuje do całości, nie zabiera nic tym postaciom, a dodaje tylko kolorytu, nie? Na przykład wejście Thomasa Jeffersona, nie? Który jest Lokim. I wiesz wszystko, nie? Tego, tak, i wiesz wszystko. Thomas Jefferson śpiewa przez 3 minuty i ty dokładnie wiesz, kim jest Thomas Jefferson. Jak wraca, wiesz, full, wiesz, w tej glorii swojej, nie? Że idzie tutaj teraz Ameryką się zajmie, nie? To jest niesamowite, w jaki sposób to robią, nie? I takie sprowadzenie się do tych ikonicznych wersji nie zabiera właśnie nic tym postaciom, nie? One są cały czas złożone. No, wyobraź sobie, jak ktoś miałby ci opisać na papierze drugi akt, o czym jest. No to jest o tym gościu, który jest najbardziej z tego znany, że system monetarny cały Stanów wymyślił i generalnie tam będą rozmawiać o tym, jak ten system ma powstaje, będą kłócić się o to, który jest najwłaściwszy i ostatecznie zostanie podjęta jakaś decyzja. I tak słychasz o tym i okej, to nie wiem, idę popatrzeć, jak farba schnie. Jak trawa rośnie. Ale gdyby musical był o tym, to być może byłoby nudno. Znaczy, ale chodzi o to, że to tam ale jest. Ale to dalej tam jest, nie? Ale tam jest, to że zajmuje dużą część. Na przykład, dokładnie, nie? Ale to zajmuje dalej dużą część tego. To jest w zasadzie tylko baza do tego, żeby mieć starcie charakterów. Mm. Nie? Znowu, jakby bardziej mówimy tutaj o tych postaciach, które uosabiają pewne cechy, które się właśnie ścierają ze sobą, nie? Różne podejścia do różnych spraw, aniżeli faktycznie rozprawiali nad tym, który system monetarny jest właściwy, nie? Tak, jakby nie dowiesz się z tego musicalu nic o poglądach Hamiltona, ani o poglądach Jeffersona, no nie? Dowiesz się o tym konflikcie, tak? Czy mieć bank centralny, czy mieć bardziej ten podział na konkretne stany. Dowiesz się o tym choćby właśnie systemie dwupartyjnym, który jest dziwny, dowiesz się o elekcji prezydentów, dowiesz się o tym systemie tych głosów elektorskich, jakby to no, wszystko dokładnie. Tam jest! No. To jest właśnie niesamowite. No to tak, tylko że to jest tylko to, no. No tak, ale dalej tam jest, jakby dalej jest to wiedza, no, którą, nie wiem, mimowolnie zdobędziesz, dalej to jest coś, co może cię zainteresować, że postanowisz o tym poczytać, jakby tam, jakby jakimś cudem, nawet wydaje mi się, że właśnie osobom, które nie żyją w Ameryce i które z tym systemem nie mają nic wspólnego, udało się właśnie w ten taki prosty, momentami przerysowany sposób, ale taki zapadający w pamięć, bardzo dużo przekazać, nie? No, to wiesz, to działa na tylu poziomach, nie? Że nie ma tutaj właśnie dojściowania jakiegoś tematu, na przykład, że tej właśnie sfery życiowej, tej takiej, wiesz, żeby mówić o postaciach, czy sfery historycznej, nie? One wszystkie się łączą, nie? I właśnie wszystkie mają taką samą wartość, nie? I działają na swoich poziomach, i ale żaden, wiesz, drugiemu nie zabiera. Nie mówię, że to jest całkowicie tylko o życiu, czy o postawach postaci, czy o walce, ale też to jest w pewnym stopniu dla mnie powieść historyczna, nie? Ja cały czas widziałem tam jakby te motywy, które jakby mówią o systemie, nie wiem, demokratycznym w Stanach. Cała piosenka Washingtona o pożegnaniu się, no przecież to jest dokładnie ustanawianie kadencyjności, której nigdy nie było. Jakby to, że w Stanach od razu zaczęli od innego ustroju niż w Europie, wtedy wszędzie, gdzie właściwie była monarchia, to jakby, ale cały czas, może ktoś nie zdaje sobie sprawy, że tam jakby też coś takiego jak kadencyjność nie istniało. To Washington de facto sam to wniósł. I to dalej, jakby masz ten moment, tylko że przedstawiony w taki inny sposób, ale dalej to jest historia o systemie politycznym Stanów Zjednoczonych. To mówię, ale dowiaduję się i dlatego mówię o tym atraktywnym sposobie. Mamy właśnie tą całą piosenkę Króla Jerzego, nie? Który właśnie opowiada o tych relacjach między Wielką Brytanią i Stanami i się dowiadujesz, o co tam chodziło, nie? Przez, wiesz, pokazane w stylu tego toksycznego związku, nie? Że ten zaborczy mężczyzna, wiesz, próbuje, wiesz, swoją kobietę tam, no, wiesz... Zresztą skoro o tym mówisz, to przecież w ostatniej właśnie jego piosence jest, jak on mówi właśnie dokładnie to, o czym ja powiedziałem, czyli o Waszyngtonie, to on tam mówi, że nie zdawałem sobie sprawy, że tak można. Tak, że, tak. No to dokładnie jest właśnie pierwsza kadencyjność, nie? Ja mam wrażenie, że to jest taka chyba najbardziej charakterystyczna cecha tego musicalu, że w zasadzie oni są oparte na metaforach. Jakby wszystko jest metaforą wszystkiego w tym... No bo zresztą to się też łączy z rapem, nie? Gdzie w zasadzie, no, jak masz, no, twórców, którzy piszą teksty rapowe, no to jakby one muszą być zwarte, więc tam jest zawsze masa metafor, masa rzeczy, które musisz sam sobie dopowiedzieć. I to się też pięknie przynosi w zasadzie tutaj, nie? Gdzie też jakby... To jest to, o czym wy powiedzieliście, że właśnie ten musical mówi o wielu kwestiach, ale właśnie mówi to za pomocą tych takich skojarzeń i metafor, które bardzo łatwo łapiemy, nie? Tak jak właśnie z tym królem, nie? Jakby łapiemy tę relację między Anglią a USA na podstawie tutaj tego, że no kojarzymy jakby jak to wygląda na przykład w kontekście dwojga ludzi, nie? I w ogóle dobór formy muzycznej, mam wrażenie, że też do tematyki jest idealny. Jakby były już musicale rapowe z tego, co tam patrzyłem,
Ale one zawsze polegały na tym, że po prostu to zawsze były musicale o postaciach, które mogłyby się porozumiewać w ten sposób, bo to były jakieś, jakby najbliższa im muzyka, nie? Tutaj jest kompletnie inne podejście, no mamy postacie, które są chyba najdalej od rapu, jak można być w ogóle. A jednocześnie Miranda wybrał tutaj rap, bo mam wrażenie, że to jest najlepszy gatunek, jaki się może sprawdzić przy postaciach, które regularnie ze sobą negocjują i się próbują przekonać do swoich racji, nie? No bo to co będzie lepsze, jak nie po prostu wyrzucanie z siebie słów z dużą szybkością. Rap jest najbardziej amerykański gatunek muzyczny, nie? Ale z tym się wiąże jeszcze jedna rzecz, o której czytałem, że dzięki temu, że jest to rap, no to słowa mogą lecieć naprawdę z dużą prędkością. Mm. I przez to ten mówisko musi być bardzo skondensowany i przekazać ci bardzo dużo wiedzy, jak i wszystkiego innego w krótkim czasie. Jak ktoś tam wyliczał, że gdyby te same piosenki były ułożone nie w rapie, tylko w normalnym tempie, że tak powiem, charakterystycznym dla typowych musicali, to ten musical trwałby od 4 do 6 godzin. Mm. Tak, jest ten musical 1773 czy 4? Albo 8? W każdym razie to opowiadający właśnie o uchwaleniu konstytucji USA i początkach państwowości. No dokładnie, może nie do końca ta sama tematyka, ale wiecie, bardzo zbliżona. No i on jest normalnie śpiewany. I tam zdaje się, że ktoś policzył, ile jest słów. No to jest 10 razy mniej, nie? Więc jakby też tej samej treści też musi zmieścić mniej. Więc mam wrażenie, szczególnie właśnie, że jakby ten wciąż, tak? Ta historia się opiera na rywalizacji, nie? Jeśli nie Jeffersona i Hamiltona, to Hamiltona i Burra i masz parę i jeszcze masz paru innych, powiedzmy, uczestników tych konfliktów, więc oni non-stop się próbują przekonać, non-stop się w jakiś sposób no, rzucają argumentami i tak dalej. No nie ma lepszego w zasadzie, myślę, narzędzia niż właśnie rap w tym wypadku, żeby to odpowiednio przekazać, nie? No, a jednocześnie też warto zaznaczyć, że to nie tylko na rapie się to kończy, nie? Tak, to też jest jakby bardzo... też te odwołania jakby w ogóle do rapu. Tutaj wydaje mi się, że chyba nikt z nas nie jest ekspertem na tym poziomie, no ja na 100% nie, ale no generalnie jak się poczyta, nie wiem, wywiady właśnie z Mirandą albo też jakieś tam są dokumenty o Hamiltonie, gdzie on na przykład konkretnie mówi, że konkretne postacie wzorował na stylu rapowania tego i tego muzyka, tak? Że jakby to też nie są przypadkowe rzeczy, jakby w tym musicalu nic nie jest przypadkowe i jakby to, dlaczego ktoś rapuje się dlaczego ktoś rapuje wolniej, dlaczego te style są różne, czy nawiązują do jakichś, nie wiem, dekad właśnie w muzyce i tak dalej, no to jest jeszcze ta dodatkowa warstwa, którą, no, jeśli ktoś się zna na muzyce, albo właśnie bardziej interesuje się muzyką, czy konkretnie rapem, to jeszcze to może sobie z tego wyciągnąć. Tak, w ogóle najlepsze jest to, że możemy też odnieść jakby, ja tylko szybko jeszcze dodam to, że można odnieść jakby swoją wiedzę o jakichś wykonawcach i przełożyć to też na postacie i dzięki temu możesz, jakby kojarząc, nie wiem, konkretnych wykonawców z naszego świata, jesteś w stanie od razu przełożyć pewne cechy charakteru na postacie, które się posługują dokładnie tym samym językiem, tym samym stylem, powiedzmy, muzyki, jak się siostry Skyler pojawiają i zaczynają śpiewać jak Destiny's Child, nie? I jakby wiesz, jakby kim będą te postacie, nie? Jaką rolę będą pełnić. Przynajmniej dwie z nich. No, jeśli chodzi o sprawdzanie się rapu, to chyba najlepszy przykład jest, jeśli chodzi o postać Lafayette'a, dlatego że o tyle co Thomas Jefferson, no to Thomasa Jeffersona jest bardzo dużo w tej drugiej połowie. Lafayette'a jest ledwo co, ale jakby cała idea właśnie polega na tym, że on w rapie na początku, zresztą też aktor się o tym wypowiadał, na początku to ma być gość, który ledwo mówi po angielsku, więc jego rap jest bardzo powolny, bardzo ma pojedyncze słowa, ma dosłownie, no bardzo oszczędny. A w tej ostatniej scenie, jak on już wyskakuje jako wielki dowódca wojskowy, no to już nawija z taką prędkością, że jakby i sama prędkość tych słów pokazuje przejście. Jakby znowu, ciężko by to uzyskać innym stylem muzycznym. Guns and Ships, jedną z najlepszych piosenek. Na z kolei George nie mógłby rapować, bo by to kompletnie nie pasowało do reszty. Zwłaszcza, że wiecie, wydaje mi się, że to też jest pokazanie tej pewnej, nie wiem, przepaści pokoleniowej, mentalnej, tak, że no, jakby jasne, no to są, my patrzymy na nich, że o, to są ci starzy ojcowie założyciele w białych paruszkach sprzed prawie tam 300 lat, ale wiecie, no jak musical się zaczyna, to są te młode chłopaki, tak, które chcą iść na wojnę, które chcą zrobić rewolucję, a na drugiej stronie jest ten król, ten zasiedziały, wiecie, w tym systemie monarchii brytyjskiej i tak dalej. No więc nic dziwnego, że oni rapują, a on tego nie rozumie, tak? Bo to jest zupełnie coś innego, no jakby... I znowu, kolejne warstewki możemy sobie po prostu tutaj ponakładać. No, ten król tym Britpopem po prostu za każdym razem wjeżdża. Muzyką ojców. Właśnie, to jest też... Podoba mi się bardzo to, że jakby ten musical robi taki ładny kroczek w kierunku troszkę odbrązowienia tego mitu ojców założycieli, bo jasne, jakby
te postacie są tutaj wpisane w pewne archetypy. Wiemy, kto jest mentorem, wiemy, kto jest tutaj protagonistą i tak dalej, ale jednocześnie jakby myślę, że w kontekście właśnie takiej, wiecie, popularnej, masowej popkultury, masowej kultury, trudno o inne dzieło, które tak ładnie by pokazywało, że ojcowie założyciele to są po prostu dupki, hipokryci i generalnie czas patrzeć z mniejszym nabożnym podziwem na nich, nie? Jakby, no podobnie jasne, no wiecie, no Hamilton jest tutaj protagonistą, z kolei George Washington jest tym mentorem i tak dalej. George Washington jest chyba najbardziej kryształową postacią. Właśnie tak, chciałem do tego się odnieść. Jakby trochę Washingtona... szkoda, szczerze mówiąc, ale okej, okay, no jakby znaczy, to pełni, jeden, pełni swoją rolę tutaj, jeden nie? Minimalny element to jest tam, wiele osób zauważa w tym, kiedy już właściwie w epilogu jest podkreślone o tym, że oni za mało zrobili, żeby znieść niewolnictwo. I wiesz, i George Washington był dalej gościem. No o to chodzi, George Washington, Lawrence który próbował, jest tym... tak? Jego tam przyblokował kongres, bo George Washington, jeszcze nie kongres wtedy, ale no... Który jest tym kryształowo czystym gościem, dalej był typem, który miał niewolników. Ale jakby nie licząc tego, to jest jedyna postać chyba, która nie ma jako takich wad w tym... Ale nadal jest, wiesz, takim gościem zupełnie zmęczonym, nie jest już tym, wiesz, monumentalnym ojcem narodu, nie? Który, wie, zawsze ale mimo wszystko na tle pozostałych, nie, no, mówiących wszystkich, tak. Wiesz, backstabbing gości, to on jednak... No to, że jednocześnie jak jest ten moment, że Washington odchodzi, to mam wrażenie, że trochę mam mu się to za złe. Nie wiem, ja zawsze mam mu to trochę za złe. Ja mam zawsze takie poczucie, kurde, typie, teraz przez to, że ty sobie stwierdzasz, o, jestem już zmęczony, to teraz tam ci będą się żreć ja władzę, zamiast iść jakby dalej z tym, co już udało wam się osiągnąć. Nie, dla mnie właśnie to całe odejście to właśnie było to, żeby pokazać, że człowiek nie jest narodem. I to jest, to, ja to widzę właśnie jako ten taki moment zwycięstwa, jakby pokazanie ludziom, że okej, okay, zrobiliśmy naród, ale to nie ja nim jestem, tylko on ma działać też beze mnie. Więc, no i potem działa gorzej, nie? No działa gorzej, ale to wiesz, to jakby nie jego wina, no to jest jakby jak chcesz, tym jak dobrą zbudowałeś, że tak powiem, maszynkę, to będzie zależało od tego, jak działa, jak już nie będziesz się nią zajmował. A wiesz, to jest też tak, że jednak ten Christopher Jackson, który grał no, jest George Washingtonem, to on ma taką twarz takiego policjanta na dzień przed emeryturą, nie? Który musi odejść i już ma dość tego gówna, nie? Chce iść do domu i z pilotem leżeć, nie? Przed telewizorem i jest tak na końcu. I ten ostatni, wiesz, krzyk, ten taki, wiesz, taki okrzyk tego ojca narodu, właśnie ta jego finałowa przemowa, nie? To jest takie idealne podsumowanie tego, już może iść na, spokojnie, nie? Się położyć na kanapie i dajcie mi już odpocząć. Tak, do tych moich niewolników wreszcie. Ale jednocześnie właśnie, no dobra, no to Washington Washingtonem, ale tak, ale cała reszta, no to dlatego moja jedna z ulubionych postaci w tym musicalu jest właśnie Thomas Jefferson, bo moment, w którym on wyskakuje i z tym tańcem What Did I Miss, to jest dla mnie po prostu idealnie. Thomas Jefferson w tym wydaniu jest mega skuteczny, mega sprytnym, przebiegłym politykiem, jest jedną w ogóle z najbardziej godnych podziwu postaci tutaj, tak szczerze mówiąc, nie, jakby... I strasznym bardziej, że przy okazji. Jakby słabnie, że... Strasznym chujem przy okazji. No ale to jest polityka, tak? Jakby musisz być chujem, żeby osiągnąć swoje cele, nie? Jakby, to bardziej, że przecież jakby nigdzie nie mamy tutaj powiedziane, że on to robi z jakichś, wiecie, samolubnych intencji, na zasadzie, że o, okej, okay, super, teraz się wzbogacę na tym państwie. Nie, jakby cały czas jest tam powiedziane, że jakby... Który opiera swoją gospodarkę na niewolnictwie i który nie chce dzielić się z biedniejszymi Stanami. Kto wtedy nie opierał swojej gospodarki na niewolnictwie? Mam wrażenie, że on to wszystko robi dla swojej chwały. Jakby ta cała postać jest pokazana tak, jakby ona chciała być, jeszcze to jest tu powiedziane, jakby on... Dla Virginii. Był we Francji, to wiesz, superstar i teraz wraca i chce być tutaj superstar. I jakby ja widzę jakby, że przynajmniej ten musical pokazuje na zasadzie takie, że to jest gość, który chce, że po prostu wszyscy na niego patrzyli i robili ach i och. I to jest wszystko, co nim kieruje. To jest wiesz, on jest jak Donald Trump. On, wiesz, jest wszystko, żeby flavor i ten, żeby dokładnie wyglądać zajebiście, a później jak dochodzi do tego, że musi coś pomyśleć, no to wychodzi typ, który, wiesz, za bardzo się nie orientuje, potrzebuje ludzi, potrzebuje mieć kogoś przy sobie, nie? Kto mu pewne rzeczy wytłumaczy, no. A David Dix, tak? Jak David aktor, Dix. Jest tak fenomenalny i w obu rolach. To są dwie najlepsze role w całym musicalu i ten sam aktor je gra, nie? I Lafayette właśnie i Jefferson. No jak jesteśmy w ogóle przy właśnie aktorach, którzy dobrze wypadli, to poza Davidem Dixem, no to Leslie Odom Jr. jako Burr. No, kurczę, rewelacja. Dla mnie to był najlepszy występ. I fakt, że mamy tę postać, która spokojnie mogłaby być po prostu tym, wiecie, tym żałosnym typem, który ściąga naszego protagonistę cały czas w dół. No bo trochę jakby tak, obejrzeć tą rolę z niuansów, to tak by to wyglądało. Ale nie, ale raz, że ten aktor dużo wnosi mimo wszystko do tego, że no... mamy jeszcze te
parę momentów, kiedy jesteśmy w stanie, kiedy możemy wejrzeć trochę jakby też w jego motywację, nie? Jakby dowiadujemy się, że za tym czekaniem na okazję, to nie jest na zasadzie, to nie jest po prostu tchórzostwo, to jest pewien pragmatyzm, który wynika jakby z jego losów, tak? Z jego doświadczeń, nie? I zaczynamy sympatyzować trochę z tą postacią mimo wszystko, nie? Jakby nie musimy się z nim zgadzać, ani nie musimy tutaj być zadowoleni z jego wyborów, ale jednocześnie rozumiemy, nie? Mam wrażenie, że to jest, to jest coś, co wielu jakby twórców fikcyjnych i niefikcyjnych historii co jest trudno bardzo zrobić, nie? Stworzyć tę postać, którą możemy lubić, możemy nie lubić, ale jednocześnie ją rozumiemy. A tutaj mam wrażenie, że to jest ta chyba najbardziej wielowymiarowa i kompleksowa postać Też uważam, że Hamilton jest świetną postacią, jakby, który właśnie, mimo że jest naszym głównym bohaterem, to przecież jakby w żadnym momencie jego wady nie są, nie wiem, zamiatane pod dywan, w żadnym momencie, wiecie, jakby twórca musicalu nie próbuje, nie wiem, tłumaczyć tych jego wad, tak? I tych rzeczy, które no, nie były fajne na kartach jego biografii. I w ogóle to, jak właśnie oni nawzajem są swoim odbiciem, to jest jedna z absolutnie najlepszych rzeczy. No i tak jak mówisz, jakby Bear jest o tyle tutaj jakby jeszcze bardziej godny docenienia, że wiele rzeczy, które spotykają Beara, dzieją się poza kadrem. I on nam tylko o tym opowiada, tak? W momencie, jak te rzeczy spotykają Hamiltona, to my je z reguły widzimy, tak? Jak Hamilton bierze ślub, jak jest zakochany, jak jest szczęśliwy, my to widzimy. Widzimy go z jego synem i tak dalej. Bear nam tylko o tym śpiewa, a to i tak działa. I to jest w ogóle, no to jest dla mnie coś niesamowitego. Tak, to, że... Szczególnie, że Bear ma tyle twarzy w tym musicalu, nie? Mamy tego nauczyciela, wiesz, to Glass, Miles Moore, mamy później to ze Skylar Sisters, jak no jest tym, wiesz, gościem przebojowym, aż dupkiem. Za chwilę mamy, wiesz, Dear Theodosia, nie? Gdzie jest, o matko, serce, wiesz, wyrywa za każdym razem, nie? To jest ten jego intymny moment, kiedy on oddaje siebie, pokazuje, że to, wiesz, to tkwi w nim dobry człowiek, nie? Który jest po prostu przez te decyzje, które się gdzieś tam obok niego dzieją, że on nie ma na to wpływu, nie? Że on nie próbuje walczyć o swoje rzeczy, on cały czas czeka, gdzieś go to rzuca, nie? Ale widzisz, że to nie jest, wiesz, zły człowiek, nie? Coś tam w nim siedzi i on cały czas jest nam pokazywany, właśnie ta jego druga twarz, mamy, wiesz, z tym The Room Where It Happens, nie? Gdzie on też widzi, że to jego oczekiwanie. Najważniejszą piosenkę, jakby nie patrzeć, bo to ona nakreśla jego całą motywację na dłuższą metę. No, że skoro mówisz o twarzy, no to właśnie bardziej dosłownie to, że w tej wersji mieliśmy te zbliżenia na twarz konkretne, wydaje mi się, szczególnie w tej postaci podkreślają to, bo za każdym razem, kiedy on ma ten swój, tą piosenkę przedstawiającą Hamiltona, nie, która się non-stop powraca za każdym razem, to widzisz na twarzy tego aktora, jak on to z coraz większym takim jadem śpiewa. Jak popatrzysz to za pierwszym razem, wiesz, wiadomo, że to słychać, ale jednak też widzieć twarz, szczególnie, że mamy wtedy zbliżenia bardzo często, bardzo na twarz jego, kiedy on to mówi za pierwszym razem, to śpiewa to zupełnie neutralnie. Wiesz, how does i tak dalej, ten początek. A kiedy już przechodzimy im bliżej końca, to już jest takie, jakby miał to, wiesz, wypluwać po prostu, jak mu się to udaje. Jak on się zmienia właśnie przez cały musical, nie? Że zaczyna się tego gościa, wiesz, takiego z pozytywnym podejściem, nie? Który jest wyżej niż Hamilton, nie? I później coraz bardziej się to zmienia, on jest coraz bardziej zgorzkniały, nie? Aż do samego końca. I to właśnie widać bardzo na twarzy i mówię, to nagranie jakby jak mało co może pokazać umiejętności. No po prostu tak naprawdę jakby wiecie, super jest to, że jakby obie te postaci tak naprawdę same dla siebie były tym końcem wszystkiego, tak? No bo jakby w momencie tego ich konfliktu, no którego no nie zakończyli go w żaden inny sposób, no to jakby to skończyło obie ich kariery, tak? No jakby w przypadku Hamiltona jeszcze przypadkowo jego życie, no ale jakby no generalnie oni sami tym jak działali, tym jakie decyzje podejmowali, no to tak naprawdę doprowadzili siebie do zguby. No i, jak poczytacie historię, to w ogóle jeśli chodzi o Beara, to jest niesamowite to, że jak przynajmniej według wszelkich doniesień, to on po tej całej już sytuacji, kiedy jego kariera padła, za każdym razem, kiedykolwiek dopytał go o Hamiltona, to on wspominał: Alexander Hamilton was my friend who I shot. Za każdym razem powtarzał to jak mantrę, że człowiek do końca życia zawsze mówił, że to był jego przyjaciel, którego zastrzelił. I to było takie kompletnie w jego rozmowie, jakby on no stopi, podobno właśnie do końca życia gość tylko tak mówił o Hamiltonie. To zresztą jest, wiesz, też w musicalu, nie? Na samym początku, nie? Że ja jestem tym durniem, który go zastrzelił, nie? No plus jakby super jest też to, że ten musical dodatkowo jednocześnie jakby tak komentuje sam siebie, komentuje te wydarzenia, tak? Jakby postacie mówią o sobie, jakby mówiły o postaciach historycznych, tak? Jakby wiedziały, co wydarzyło się później, tak? Jakby miały tę naszą perspektywę, jakby dokładnie wiedziały, jak to zostało zapamiętane, jak to później, nie wiem, właśnie znalazło się w podręcznikach do historii. No i właśnie super jest to, że z jednej strony Bear jest tym właśnie naszym... jest tym vilanem, tak? Jeśli ktoś tu jest, no to przede wszystkim on, ale jednocześnie zawsze daje nam tę perspektywę, że
No ja jestem vilanem, bo tak się po prostu wydarzyło, tak? No bo jakby historia dalej tak to pociągnęła, bo tak zostałem opisany w waszych książkach do historii, a to niekoniecznie jest właśnie cała prawda, tak? To właśnie w ogóle nie jest jednowymiarowe, no i to jest też super. No, to jest też właśnie też motyw, który się przewija przez całą tę historię, nie? Że jakby dużo zależy od tego, w jaki sposób historia jest opowiadana, więc jakby musical jest sam świadomy tego, że wpływa na to, jak wydarzenia są odbierane przez nas, nie? Zresztą ja sobie spokojnie wyobrażam historii, gdzie, nie wiem, gdzie właśnie Aaron Burr byłby protagonistą i byłby tym tragicznym bohaterem, który no, próbuje coś osiągnąć, ale nie może, bo mu się wpierdala jakiś typ cały czas, który nie myśli, tylko działa i czasem przegra, czasem wygra, ale generalnie dzięki temu idzie do przodu, a wiesz, a ktoś, kto faktycznie analizuje i się zastanawia, no zostaje w tyle. Ale to po raz kolejny... Co może, wiesz, z mojej perspektywy może być faktycznie niesprawiedliwe, nie? Więc totalnie zrozumiem to w ten sposób. To, co od lat chcieli zrobić z Robin Hoodem i zrobić Sheriffa Nottingham, tym głównym bohaterem, nie? I do dzisiaj nie wyszło. Ale no to jeszcze raz pokazuje właśnie o tym The Room Where It Happens, dlaczego jest tak ważne, dlaczego ta piosenka jest jedną z tych najistotniejszych, a na pewno najistotniejszą dla Bera, no bo jakby cała idea polega na tym, że jak nikogo więcej tam nie ma, gdzie pewne rzeczy się ustala, no to równie dobrze, wiesz, mogli dogadać cokolwiek innego. A co ostatecznie podali, co ostatecznie dowiadujemy się z podręczników historii, no to ciężko stwierdzić, kiedy trzech typów się zamknęło w pokoju i mogą równie dobrze pić wódkę. Dokładnie, no i to jest właśnie też komentarz właśnie do tego, jak wiele nie wiemy też, tak? O wydarzeniach właśnie, które nastąpiły później, no bo Ber jest tam i on nie wie, więc co dopiero, nie wiem, ktoś po 100, 200, 300 latach miałby, skąd miałby wiedzieć, tak? Tak naprawdę no wiemy tyle, ile powiedzieli nam wygrani, tak? Znamy jakąś tę narrację, która gdzieś tam do tego obiegu się przedostała nawet i ją powtarzamy, tak? I tak ta narracja jest przeszła przez sito tutaj właśnie tej narracji wygranych, nie? No nie mówi się, no tak. No nikt nie mówi o tym, że George Washington miał niewolników, nie? I nie mówi się o tym, że ojcowie założyciele pisali. No to ostatnio tak, nie? Ale to myślę, że jeszcze sobie o tym powiem zaraz, ale generalnie narracja zawsze była taka, że ojcowie założycieli to są ci mężowie stanu, super, tak? Którzy spotkali się i kulturalnie ogłosili wszem i wobec. Wszyscy ludzie są równi, tak? Wolność jest najważniejszą wartością. Sobie ręce podali razem, tak? Nie było tam no, żadnego... A później wrócili do swoich tutaj plantacji i było super, tak, nie? I pod wieloma względami, powiedzmy, to byli dosyć... dwuznaczni moralni ludzie, tak? W ten sposób. I mam wrażenie, że dopiero ostatnio jakby narracja się troszkę zmieniła. Jesteśmy trochę na tym etapie, kiedy obalamy te pomniki i fizyczne, i mentalne, nie? Nie wiem, jak Hamilton był odebrany w momencie, kiedy wyszedł, ale pewnie był kroczkiem ku temu, nie? Biorąc pod uwagę, że no bardzo odważnie tutaj pierwsza rzecz jest właśnie taka, że jakby ci ojcowie założyciele tutaj w tej interpretacji są, no nie są kryształowi, a druga jest też taka, że przez to, że mamy tych aktorów, którzy nie wyglądają jako ojcowie założyciele, no to jakby dajemy w ten sposób ten sygnał czy komunikat, że to wszystko jest mocno umowne, tak? I to, w jaki sposób to opowiadamy, jakby jest bardzo istotne, jak będziemy odbierać całą historię. Jeszcze tak jak mówimy o opowiadaniu historii, to mnie się bardzo podoba też to, że no właśnie, wiecie, Hamilton daje tutaj głos też tym postaciom, które normalnie z reguły tego głosu nie mają, zwłaszcza jak mówimy właśnie już o tych wydarzeniach sprzed kilkuset lat. Bo wiele rzeczy właśnie nie wiemy, bo wiele rzeczy nie uznawaliśmy za ważne i nawet nie próbowaliśmy ich gdzieś tam zachować, nie próbowaliśmy w ogóle pewnymi sprawami się zajmować, tak? Właśnie takimi sprawami bardziej społecznymi, czy takimi bardziej dotyczącymi relacji. I tutaj to pięknie widać. Ja uwielbiam Elizę i to jest w ogóle też uważam fenomenalna postać i to ona jest tak naprawdę tą jedyną pozytywną postacią całego tego musicalu, która zrobiła kurna najwięcej, a o której wiecie, tak normalnie nikt nie mówi, tak? Nikt nie mówi o żonach tych typów, nawet jeśli się okazuje, że one żyły 50 lat dłużej i zdążyły jeszcze porobić to i tamto, prawda? I tak naprawdę, nie wiem, dzięki ich wysiłkom jakieś to dziedzictwo zostało zachowane, bo nie wiem, one zbierały te relacje, one zbierały te korespondencje. A wiecie, a o tych... O tym się potem nie mówi, tak? To gdzieś znika, tak? Nie wiem, w ogóle zakończenie Hamiltona dla mnie jest fenomenalne, które jakby no właśnie podkreśla to, że no fajnie chłopaki, że tam poszliście i się pobiliście, ale zobaczcie ile ja tu jeszcze zrobiłam potem, jak was już nie było. Założyłeś rodzinie, to jest więcej niż razem dzieci. Nie? Jeśli chodzi o samego Hamiltona, to na ile ja czytałem, to jakby jest dosyć, szczególnie właśnie po musicalu, wyszło dużo kontrowersyjnych jakby odkopanych historii na temat tego, jak on stał w stosunku do niewolników. Bo jakby, jak popatrzymy na to, jak musical to przedstawia w dużej mierze i na jakich elementach historycznych oni bazowali, no to mówiło się o tym, że Hamilton to był raczej ten gość, który był bardzo jakby... Jednym z jego haseł rewolucji było obalanie niewolnictwa.
ale z drugiej strony wiele osób to zarzuca musicalowi, bo tam jest trochę tych elementów, jak on podburza tam swoich rodaków, mówi im o tym byciu wolnym, co jednocześnie dotyczy się wolnym od króla, od Wielkiej Brytanii, tak, od Anglii, ale jednocześnie byciu wolnym, kompletnie wolnym. I wiele osób zarzuca musicalowi właśnie to, że pod tym względem to warto się zastanowić, że Hamilton to też był jednym z tych białych typów, ojców założycieli, którzy też raczej to nie był gość jeszcze nie w tej epoce, który by, wiesz, wyszedł i jakby otwarcie przeciwko temu mówił, a można odnieść takie wrażenie z musicalu. No to jest tam parę takich, powiedzmy, linijek pojedynczych, w których na przykład Hamilton zarzuca coś Jeffersonowi, a później orientujesz się, że w sumie równie dobrze mógłby to zarzucić sobie. Jest ten no właśnie kwestia niewolnictwa jest ciekawa, nie? Że to był gość, któremu generalnie nie nic nie przeszkadzało. Dla niego, z tego co czytałem, to jedyny powód, dla którego fajnie by było jednak tych niewolników uwolnić, to głównie to, że można by ich wtedy wcielić do armii i wtedy mogliby nam pomóc tutaj wydajnie. Mm-hmm. Natomiast nie jest przeciwko, wiesz, kumplowaniu się z właścicielami, wiesz, no całej masy niewolników. Przecież ten Skyler był właścicielem ogromnej plantacji z masą niewolników, nie? Matka Hamiltona miała dwóch niewolników, których Hamilton nie mógł dziedziczyć, bo był oczywiście bankartem, tylko dlatego, tak by pewnie miał swoich niewolników i pewnie by była narracja troszkę inaczej poprowadzona. No takie czasy, tylko że właśnie już może zmierzając w kierunku tych tematów takich około musicalowych, bardzo często się pojawia ten problem, nie? Kiedy mówimy o tych postaciach historycznych, z czasów, kiedy jednak moralność, etyka i tak dalej i pogląd na wiele kwestii wyglądały inaczej, że no takie czasy, tak? Tak to wyglądało, no wszyscy byli przyzwyczajeni do tego, że no ma się niewolników, nie? I to jest własność i tyle. Tylko że problem, akurat z ojcami założycielami jest ten problem, że to nie jest tak, że oni nie słyszeli nigdy o ideach, że uwolnienie niewolników, o abolicji, nie? Wręcz przeciwnie, no jakby oni głosili te hasła i oni mówili o tym, że ludzie są równi i że wolność i w ogóle, a jednocześnie mieli mało to, tego, jakby siłą rzeczy mieli to w dupie. I oni, najlepsze jest to właśnie, że oni utrzymywali świadomie taką fasadę. To nie jest tak, że my sobie wymyśliliśmy, nałożyliśmy im tutaj ten wizerunek taki, wiesz. To jest tak, że oni serio jakby kombinowali na wszelkie sposoby, żeby uchodzić dalej za tutaj progresywnych polityków, a siłą rzeczy i tak woleli tak, jak to było do tej pory. No, George Washington jest świetnym przykładem. To jest gość, który ogłosił, że po jego śmierci jego niewolnicy mają zostać uwolnieni. Ale po śmierci, bo do czasu śmierci wygodnie jak są, tak? A no, potem to już dobra, whatever, wszystko jedno. To jest ta część tego jednak, jak żyjesz w tej kulturze, wiesz, że jesteś wychowany w taki sposób, jak mamy na przykład, nie wiem, jak Kościuszko tam wbił, nie, i patrzy, co tu się odpierdala, nie? Z tymi niewolnikami, nie? Proszę, no, proszę uwalniać, co to jest w ogóle? Jak można tak z ludźmi postępować, nie? A wiesz, a oni jednak, wiesz, byli tak wychowani, nie? No, dla nich niewolnik to był niewolnik, nie? To była część, która zawsze, wiesz, była, nie? No i to jest problem, nie? Jak na tych postaci dzisiaj patrzysz, nie? Jaką one musiały drogę przejść, żeby, wiesz, żeby się od tego uwolnić, nie? Zresztą to też koresponduje idealnie z sytuacją, którą my dzisiaj mamy, nie? I jak niektórzy muszą, wiesz, poprzestawiać sobie w głowach rzeczy, żeby w ogóle zrozumieć coś takiego, że wiesz, że człowiek jest człowiekiem. Tak, że człowiek jest człowiekiem, wiesz, że orientacja nie, wiesz, nie robi z ciebie jakiegoś kosmity, czy wiesz, nawet kosmita nie byłby problemem w takim wypadku, jakby się pojawił nagle na Ziemi, nie? Tylko że to jest inna istota, ale to zasadniczo to dokładnie taka sama, nie? I wiemy, jak oni właśnie byli wychowani, dlatego mówię, no to jest problem z tymi postaciami historycznymi. No i właśnie w przypadku musicalu, znaczy nie tylko, no bo tak jak mówisz, ojcowie założyciele jeszcze mieli władzę, żeby to zmienić, a niekoniecznie to zmienili. Na przykład w musicalu właśnie jest to, czy jest ten moment właśnie, kiedy Hamilton rapuje i tak jakbyś wytyka Jeffersonowi, że dobrze wiemy, kto zajmuje się polem, że tak powiem, tak? No, twoje plantacje zarządza, ale jednocześnie, więc jakby dajcie zrozumienia, że okej, więc Hamilton ci to wytyka, więc to jest ten gość, który jest przeciwko, tylko że nie był. Czy w ogóle jest jakby w USA, jest oczywiście ten problem niewolnictwa komentowany od bardzo dawna, nie? I stosunku do niego postaci historycznych. I sam musical jakby się do niego no, nie odnosi, bo ma troszkę związane ręce z wielu względów, nie? Po pierwsze, no protagonistami są ludzie, którzy tych niewolników mieli, więc lepiej to tutaj przemilczeć, bo to w tym wypadku no nie jest częścią tej historii. A po drugie też kwestia obsady. Jakby no, ujmujesz, jakby w tym świecie, gdzie jakby mamy latynoskich aktorów, czarnoskórych i tak dalej, no to jacy są niewolnicy? Są też czarnoskórzy?
wtedy jakby ujmujemy ten element, gdzie jednak no, dla białego człowieka czarnoskóry był kimś gorszym, tak? I dlatego dużo łatwiej było wmówić, że okej, okay, nie ma niczego złego w posiadaniu czarnoskórego człowieka, bo jest gorszy, nie? W tym wypadku no, ten cały kontekst w zasadzie znika, nie? Więc no, nie można tego niewolnictwa tutaj za bardzo poruszać, a jednocześnie to jest w kontekście założenia USA no dosyć istotna kwestia, więc to jest ten taki problem, w który troszkę się władowali w związku z tym bardzo fajnym pomysłem, żeby użyć wieloetnicznej obsady. Dlatego tak jak, ale to też się wiąże z tym, że to jednak, wiesz, to nie jest dokładnie ten historyczny Hamilton jako postać, nie, tylko to jest Hamilton Lin-Manuela Mirandy, nie, który jest tym symbolem bardziej, który ma konkretne rzeczy ci przekazać, nie, dlatego na przykład jeśli chodzi o ten wątek niewolnictwa, nie, on go w taki sposób pokazał, no bo żeby, wiesz, dopasować to do tego, na przykład do tego, jaką ma obsadę właśnie dobraną, nie, że to stoi na pierwszym planie, żeby ci pokazać, że wiesz, że można opowiedzieć historię Ameryki przez te na przykład gatunki, czy wiesz, z tymi aktorami, no którzy, wiesz, mieli, wiesz, gorzej, nie? Albo właśnie z tymi gatunkami, które nie kojarzą się z takim klasycznym musicalem, wiesz, amerykańskim, nie? Tylko, wiesz, weźmy rap, weźmy te... I to są, wiesz, mega amerykańskie gatunki, nie? Ale no nie powiązane, wiesz, nie wiążesz go z tą historią, nie? I właśnie to jest wszystko tak, jak mówisz od początku, zresztą, że to jest na takim poziomie symbolicznym ma działać przede wszystkim, nie? Nie ściśle historycznym, stricte historycznym. Ma ci przekazać pewne wiadomości, bo to jest, tak jak mówimy, kupa historycznych wiadomości przekazana, ale też w tych momentach, kiedy trzeba iść na pewne ustępstwa, to on idzie, nie? Żeby znowu uwypuklić inne rzeczy, nie? Tak właśnie, jeśli chodzi o tą obsadę na przykład. Wydaje mi się, że jakby no, zrobiono, co się tylko dało, jakby przekaz wartości tutaj jest jak najbardziej pozytywny. Znaczy, no jakby jasne, no nie wytykamy hipokryzji tym postaciom, jakby nie zajmujemy się jakby dokładnie tego typu problematyką, ale no jakby za każdym razem, jak pojawia się ten koncept niewolnictwa, no to jest jednoznacznie krytykowany przez tutaj te fikcyjne postacie, które tu mamy i wydaje mi się, że no, że to już jednak no, na tym etapie musi wystarczać, no bo właśnie no, trochę nie ma jak inaczej tego ugryźć, tak? Jakby no, postacią, która najwięcej mówi tutaj o wyzwalaniu niewolników, no jest John Lawrence, który wydaje mi się, że chyba był najbardziej porządnym typem z tych wszystkich typów, jeśli chodzi o ten aspekt. I on faktycznie chciał ich uwalniać i tak, jasne, chciał, żeby walczyli, chciał mieć ten właśnie swój batalion, ale no... Poza tym raczej też jakby no twierdził, że ludzie są równi, tak? Tam zachowane są te pisma, gdzie on twierdzi, że nie ma różnic między tym białym a czarnym człowiekiem, więc no wydaje mi się, że przynajmniej jest ten przekaz, tak, który to niewolnictwo krytykuje, tak? No nie mamy tutaj postaci, która twierdzi, że to jest coś fajnego i gdzie to by miało być, wiecie, jakimś pozytywnym przekazem, tak? W tej historii. Jako, że znacie, czyli tylko zapytam a propos, bo skoro znacie Hamiltona na pamięć, ja widziałem go tylko raz, tak. Więc a na końcu nie jest tak przypadkiem, że jak Eliza śpiewa, to ona śpiewa, że gdyby Hamilton żył dłużej, to może by coś zrobił więcej w kwestii niewolnictwa? Wydaje mi się, że jest tam jakiś taki wers pod sam koniec, że ona jakby, co jest już takie, nie wiem, już właściwie, to już wydaje mi się, że już odrobinę za dużo, jeżeli coś takiego się przypisuje Hamiltonowi, że o, jakby tylko wtedy nie został zastrzelony, no to pewnie on tutaj by, wiesz, wcześniej zrobił wojnę, nie wiem, bo ja generalnie nie jestem pewien, czy ten wers... Generalnie jest, że gdybyś miał więcej czasu, to zrobiłbyś więcej, no, wydaje ale mi się, w tej że konkretnej kwestii chyba... Tak generalnie wydaje mi się, że zrobiłby więcej, ale no... Mówię, nie, musiałbym jeszcze raz to posłyszeć, ale wydaje mi się, że jest wspomnienie o tej konkretnej kwestii, a jeśli tak... To nie wiem, to może nie. Sprawdzę. Nie jest to. To właśnie, to ten musical jest ryzykowny, nie? I tutaj ten cały koncept jest bardzo ryzykowny pod tym względem, że no, jakby zawsze się pojawi ktoś, dla kogo ten koncept będzie w jakiś sposób no, nieodpowiedni, nie? Bo czytałem z ciekawości sporo krytycznych opinii i recenzji. Głównie takich właśnie pisanych dzisiaj, nie? Z dzisiejszej już perspektywy. I one są, kurczę, całkiem dają fajną perspektywę na to, wiesz, na coś, na co no, my w Polsce z oczywistych względów nie zwracamy uwagi, nie? Na masę takich niuansów, które no, mogą się wydawać no, nieodpowiednie w jakiś sposób publice w USA, nie? Masz ten moment na przykład w którymś momencie, jak masz bitwę rapową między Jeffersonem a Hamiltonem, z czego jeden z nich jest czarny, drugi jest latynosem i to ten latynos poucza tego czarnego o niewolnictwie, nie? Więc to jest takie, jakby wiesz, na tym ten taki kontekst ponad tą sztuką jakby
to jest sposobność do tylu właśnie tego, wiecie, tego typu rzeczy, które mogą kogoś w jakiś sposób uwierać, że uważam, że super, że ten musical istnieje, że bardzo fajnie, że w ogóle, że właśnie on w jakiś sposób będzie generował dyskusję i im dalej, tym będzie generował tej dyskusji coraz więcej. Paradoksalnie, im bardziej ten musical będzie przestarzały, tym będzie ciekawszy pod tym względem, że będą się pojawiać ludzie, którzy będą dyskutować teraz z tym, co zobaczyli w tym musicalu. I wiesz, i coś, co mam wrażenie było bardzo progresywne właśnie w momencie, kiedy ten musical wychodził, z dzisiejszej perspektywy, już po, wiesz, po protestach i po tym wszystkim, co się działo w USA, już się wydaje w którymś momencie czymś, z czym warto by dyskutować, nie? Że mamy w sumie sztukę o tym, jak czarnoskórzy czy latynoscy aktorzy zostali obsadzeni w rolach ojców założycieli i rzucają do siebie uwagi takie luźne o niewolnictwie, haha. I z drugiej strony mamy jednocześnie historia opowiada o ustanowieniu tego systemu, przeciw któremu dzisiaj ludzie protestują na ulicach, nie? Który się nie sprawdził de facto, nie? A tutaj mamy historię o tym, że super, Ameryka, bo tutaj wszystko będzie fajnie, nie? I Hamilton założył system monetarny, dzięki któremu uratował USA. No a powiedzmy, że dzisiaj mamy ludzi na ulicach, którzy przeciwko temu protestują. To jest kurde mega ciekawe, nie? Bo jakby z biegiem lat ta perspektywa będzie cały czas ewoluowała. Ja chcę rozwiać wątpliwości, więc jest tak, jak mówiłam, Eliza mówi, że to ona występowała przeciwko niewolnictwu i że generalnie Hamilton mógłby zrobić więcej, gdyby miał jeszcze czas. Jakby to się nie odwołuje, że mógłby zrobić więcej dla niewolników, tylko po prostu mógłby generalnie zrobić więcej. Wydaje mi się, że fakt, że teraz możemy sobie jakby znaleźć te rzeczy, które jakby i tak możemy, nie wiem, stwierdzić, że musical mógł pójść jeszcze dalej, albo że, no nie wiem, jeszcze z jakimś tematem nie obchodzi się, nie wiem, dostatecznie, powiedzmy, empatycznie czy coś, to jakby to nie świadczy źle o musicalu, tylko świadczy dobrze o nas jako społeczeństwie, że gdzieś tam się jakby jeszcze jesteśmy w stanie trochę rozwinąć, tak? To znaczy, no, w momencie jak... W jakimś sensie wyrośliśmy ponad jakby już ten musical, jeśli niektóre kwestie w nim wydają się za mało progresywne już, nie? Tak, jakby to nie jest, wydaje mi się, wiesz, krytyka musicalu jako takiego, no bo on jest... Jakby, no już jakby tego nie zmienimy, ale fakt, że nie wiem, że dalej dostrzegamy elementy, które gdzieś tam jeszcze na przyszłość możemy zauważać, jeszcze kwestie, którym, nie wiem, jeszcze trzeba je zaadresować dodatkowo, to że to gdzieś jest siła tego, jak trochę inaczej też patrzymy na kulturę i jak dużo się teraz zmienia w tym krótkim odstępie czasu, no bo tak naprawdę dopiero niedawno dorośliśmy do tego, by na jakieś wielkie dzieła z przeszłości patrzeć trochę bardziej krytycznie, by gdzieś tam choćby dopisywać im ten kontekst, ten komentarz. No tutaj mamy musical, tak, który powiedzmy, no to nie wiem, te pierwsze wersje jeszcze poza Broadwayem, no to jest tam 2014, później Off-Broadway 2015. I wiecie, to jest malutko czasu, tak? To jest tyle, ale jak inna była Ameryka wtedy, tak? Też jak trochę inne były nastroje społeczne. W momencie przecież jak Hamilton wychodził, to było w ogóle wielkie wow. To było w ogóle, nie wiem, no najbardziej progresywny musical, jaki Ameryka zrobiła. Też wiecie, wydaje mi się, że warto spojrzeć na to konkretnie, że to jest musical, że to jest teatr, że to jest Broadway. Broadway to środowisko, gdzie mamy w większości białych ludzi, prawda? Gdzie, starszych trochę. Gdzie jeśli mamy, nie wiem, obsadę, kogoś w obsadzie, kto jest niebiały, to z reguły jest, nie wiem, jakaś tam jedna postać, dwie postaci, czasami zaczynamy już w tych rolach, które kiedyś tam były, obsadzać osobę też o innym kolorze skóry, ale musical trochę, wiecie, gdzie mamy samą obsadę o tej różnej etniczności, no to był w ogóle fenomen, tak jak aktorzy mówią na przykład często w tych dokumentach, jak to mówił Leslie Odom Jr. właśnie, że jak pierwszy raz zobaczył Hamiltona i zobaczył na scenie czterech niebiałych kolesi, którzy są przyjaciółmi, to powiedział, że pierwszy raz w swoim życiu widział w ogóle coś takiego, tak? Że czterech! Że to w ogóle, no, niesamowite, tak? Nie, że tam jeden jakiś tam sidekick głównego bohatera. Tylko Jerzy jest biały, nie? Jakby nie patrzeć w całym tym musicalu. Tak, no bo i to też pasuje, tak? Jakby to pasuje, wiadomo dlaczego. Ale jakby wiecie, to, że mamy ten rap, tak? I te inne gatunki muzyczne też. I że to jest że jest jedna piosenka rapowa gdzieś tam, tylko że to jest ta esencjonalna część musicalu. To jak dużo on w ogóle zmienił. Teraz, kurczę, każdy musical, który chce być popularny, to jest kawałek rapowy, nie? W sensie, no wiadomo, nie każdy, ale generalnie jakby musicale po Hamiltonie też trochę się tam zmienia, tak? No to zmieni się sytuacja generalnie aktorów, nie? Tak, no właśnie, to ile po prostu utalentowanych osób po prostu dostaliśmy i dostajemy cały czas, tak? Też przecież w kolejnych jakby obsadach. Ja bym się raczej właśnie
przyszłych, tak, że chętnie będą obsadzać aktorów w różnym kolorze skóry, bo akurat ta obsada, ja myślę, że oni sobie poradzą, a pewnie koniec końców i tak skończą w tych wszystkich adaptacjach live action Disneya, nie? Bo ja jestem pewien, że Disney po prostu przeżuje wszystkich i wyeksploatuje, jak się tylko da. Zresztą już zaczął, nie? Już zaczął. Już jakby, być może ten zakup w ogóle na Disney Plus to jest jakby część tej całej polityki, żeby oswajać jeszcze bardziej ludzi tutaj z naszą nową ekipą. Disney, i który wiesz, jest przeciwko niewolnictwu, on sobie kupuje ludzi dla siebie, nie? Ale... no, w ogóle w tym kontekście super, że to trafiło na Disney Plus, nie? No bo w sumie też sobie nie zdawałem z tego sprawy, no ale przecież kurczę, nie było łatwo dostać biletu na Hamiltona na Broadway, więc masz tą teraz tą... No jak Busta Rhymes chodził 50 razy, no tak, to sorry. Masz ten spektakl, który jest tym fenomenem i tak dalej, opowiada jakby jest wydaje się taki bliski właśnie szczególnie tutaj mniejszościom etnicznym i tak dalej. Młodzieży, tak? To jest młodym taki, ludziom. Taki musical taki trochę uliczny, no powiedzmy jak na standardy teatru. Tak, i wiesz, jak aktorzy o tym mówią i tak dalej, a później wychodzą na scenę i grają pewnie przed tłumem białych, bogatych ludzi, których stać było na ten bilet tylko i wyłącznie, plus Busta Rhymes tam siedział 50 razy. Busta Rhymes. I pewnie ewentualnie... I Kanye, i Barack Obama. Tak, i tyle, nie? I dopiero teraz, na dobrą sprawę, to faktycznie ma szansę trafić do tej publiki, do której w teorii przynajmniej miało trafić. Nie. Jeszcze jest, aktorzy mówią, że był Jay-Z i była Beyoncé, i wspominają... Wszyscy prości ludzie z ulicy byli. Wszyscy prości ludzie. Aczkolwiek nie jestem pewna, nie sprawdziłam tego teraz, ale coś mi się obiło, że chyba były jakieś akcje, gdzie właśnie szkoły mogły chodzić, gdzie były jakieś możliwości, żeby nie, to właśnie... Black Panther. Tak? Okej. To do sprawdzenia jak coś, tak? Tylko rzucam, że gdzieś mi coś tam przez głowę przemknęło. Ja może to był Black Panther? Ja tylko dodam, jak to było ważne wydarzenie kulturowe, bo ja się pierwszy raz o Hamiltonie, musicalu, dowiedziałem, jak gdzieś w polskich wiadomościach była informacja o tym, że Miranda przed Obamą, wiesz, śpiewał. Hamilton in the White House. I to był ten moment, kiedy ja, wiesz, w polskiej telewizji dowiedziałem się o musicalu o Hamiltonie, nie? I to było coś niesamowitego, nie? I wiesz, pierwszy raz to usłyszałem, wtedy kawałek tego, zacząłem drążyć, o co chodzi, nie? I wtedy się, wiesz, dowiedziałem już piosenki, wszystko, nie? Ale to było niesamowite właśnie, jaki to miało wydźwięk kulturowy. To jest na Disney Plus za cenę jedynie dwóch faków, jak dobrze rozumiem. Tak. To jedynie dwa faki. Jedyne, co zmieniono, to, że są dwa faki po prostu no, wyciszone, tak? Że nam jeden jest chyba po prostu ucięty, na drugim są jakieś tam skracze, coś tam. Tak. Generalnie tak poza tym no, nic nie zostało zmienione. I to jest w ogóle super, bo mam wrażenie, że ten musical w ogóle ma tyle rzeczy, które nie są dla młodego widza. Tak, no, ma. Co to jest? Co mnie jest PG-13? To nie te faki? Romanse Hamiltona są takie trochę... Cały romans Hamiltona, to szantażowanie go. Mocno sugestywne, powiedziałabym. A że on płaci mężowi tej kobiety za to, że może utrzymywać z nią dalej ten dokładnie. Romans, to jest stręczycielstwo. Ja to tak prawo, widziałem, dokładnie. No. Kiedy jest list, w którym on mówi, że okej, możecie się dalej zabawiać, tylko płaccie mi hajs. Ale nie ma nic seksualnego, także. No jak ale nie to jest wprost powiedziane, że on może dalej sobie pulić. Przepraszam, say no, to jest tak napakowane właśnie seksem i uwodzeniem i wszystkim. Ja to miałem dokładnie tak czuć. Ale to nie jest goły tyłek, okej? Okay? No nie ma gołego tyłka, no i to jedyne, czego więc nie ma. Spokojnie będzie. Ale to jest ten element, o którym też chciałem wcześniej powiedzieć, ale wypadło z głowy gdzieś w trakcie tej dyskusji, że właśnie te elementy telenowelowe, one są takie mega telenowelowe, nie? Że ta siostra przedstawiła Tom, ale ona go kocha i ona do tego wraca, ma tą swoją, wiesz, piosenkę, taką, wiesz, wielką, wiesz, Satisfied i wszystkie te rzeczy. Jeden z najpiękniejszych momentów tego musicalu. Najpiękniejszy, ale... Jak pierwszy raz się orientujesz, co tu się dzieje, to jest po prostu ale wiesz, takie... Wiesz, na jakim to poziomie gatunkowym działa, coś, co od razu do każdego trafia, nie? Bo wiesz, to jest ta telenowela, gdzie on kocha, ona kocha tego, on jest z Tom, on tutaj, tu się jeszcze kochanka pojawia, tu jest znowu jakieś, wiesz, taka tajemnica, nie? I... Każdy ten musical, wiesz, zrozumie. Nawet, że tam są wątki historyczne, złożona historia, wiesz, Ameryki, ojcowie założyciele, ale masz te wątki, które są, wiesz, dla każdego, nie? Tu, ona kocha tego, będzie miłość, będziemy oglądać, nie? Tutaj jest syn, tutaj już, wiesz, rodzina, no. Wydaje mi się, że właśnie te emocje działają tak naprawdę najlepiej i w sensie, no, każdy może sobie z tego musicalu, to jest ten koszyk, z którego sobie każdy wybiera to, co najlepiej z nim rezonuje, czy jaki temat uważa za najciekawszy, ale wydaje mi się, że tak czy siak najbardziej tutaj działają emocje i właśnie te emocje dotyczące relacji, tak? No kurczę, no jak komuś syn umiera, to zawsze cię to ruszy, tak? Obojętnie, czy to jest polityk tam z XVIII wieku, czy ktoś współczesny i tak dalej. I to jest właśnie też tyle takich tych uniwersalnych emocji i one są tak dobrze przekazane. Po prostu jak jest ten moment drugiego aktu, że już tam po prostu jest wszystko na wierzchu. To już... Ja bym chciał jeszcze pogadać jak właśnie o samym tym przeniesieniu na Disney+,
bo swoją drogą, że jak o tym, o czym mówiliśmy, część rzeczy, o których nie dało się inaczej z soundtracku nie dało się wysłyszeć, na przykład ten pomysł z tą rotującą sceną, z wszystkimi tymi elementami, które może było, są symboliczne, ale na przykład ten moment, kiedy jest Waszyngton stojący na tym podniesieniu, które można przewieźć przez salę i on jest wtedy, jakby te ruchome elementy sceny i tak dalej, to oczywiście wszystko działało świetnie. No, taka pierdoła, że z tyłu na początku jest w tle drewno i oni dokładają coraz to kolejne elementy murów, żeby pokazać, że się Ameryka rozbudowywuje, nie? Takie tego typu rzeczy. Natomiast jakby sam fakt, że to jest w ogóle na Disney+, wydaje mi się, że jest o tyle ciekawy i fajnie, jeżeli więcej, szczerze mówiąc, musicali różnych można byłoby w ten sposób, czy w ogóle jakichś występów scenicznych przenieść, bo wydaje mi się, że wspomnieliście na przykład o aktorach i to, że cały czas jednak ja bym na przykład o wielu umiejętności wielu z tych aktorów nie zobaczył. No bo jednak to jest zawsze ta posegregowana grupka, to są aktorzy musicalowi, to są Broadwayowi, tu są filmowi, tu są serialowi, tu już się zaciera, ale dalej jest to podzielone. I wiadomo, że no do tych scenicznych jednak dostęp przeciętnego człowieka jest ograniczony, bo albo się tam pojedzie i zobaczy tych konkretnych aktorów w ich przedstawieniu, albo nie, dalej możemy zobaczyć Hamiltona, ale może właśnie w Londynie z inną obsadą i tak dalej, a żeby zobaczyć tych konkretnych ludzi, wydaje mi się, że jakby to nagrywanie, te takie, jak to niektórzy mogą powiedzieć, unieśmiertelnienie tego w jakiś sposób, tak, za 50-80 lat, zakładając, że świat dalej będzie istniał i nie umrzemy wszyscy, to ktoś będzie mógł sobie odpalić i zobaczyć, okej, tak wyglądał oryginalny Hamilton, nie, tak to wyglądało i dalej będzie można wspominać, okej, ten aktor grał tą rolę w taki sposób, nie? Ta aktorka miała niesamowity głos i jeszcze prezencję sceniczną. I to jest coś, wydaje mi się, czego nie da się inaczej zachować. I fakt, że ktoś naprawdę podejmuje się takiego przedsięwzięcia, właśnie żeby nagrać to trzy razy, żeby, znaczy z trzech różnych elementów to złożyć, żeby odpowiednich miejsc dać zbliżenia twarzy, żeby to jeszcze wyreżyserować, żeby jakby zachować to tak blisko, jak tylko to się dało. No wiadomo, że za 50 lat nie będzie można już zobaczyć bezpośrednio tego, ale ej, będziemy mogli zobaczyć zbliżenie na twarz tego aktora i zobaczyć jego emocje, które mu wtedy towarzyszyły. No to według mnie to jest naprawdę fajna rzecz. Chyba nie było nigdy czegoś takiego na skalę takiego fenomenu, jakim jest Hamilton. Wiadomo, były nagrywane różne rzeczy i gdzieś tam puszczane, ale jednak to jest bardzo wyjątkowa sytuacja. I szczerze mówiąc, po zobaczeniu tego wydaje mi się, że niech to będzie trendem, niech to się rozniesie. Wyjątkowa przede wszystkim dlatego, że pojawia się, wiesz, jako karta przetargowa na platformie streamingowej, nie, która ma zachęcić ludzi do wykupienia abonamentu, nie, żeby się tym zainteresować. Nie, wcześniej czegoś takiego nie było, nawet jak się pojawiały, nie, to zawsze gdzieś tam na boku tak się o tym nie słyszało, nie, a Hamilton gdzieś tam w kinie mogłeś zobaczyć przedstawienie teatralne, nie, czy koncert. Ma w tej chwili status, wiesz, wielkiego przeboju kinowego, nie, o którego walczą platformy, który ma się właśnie pojawić, ma być tą kartą przetargową, że wszyscy w tym samym momencie będą go oglądać, nie, bo ma mieć premierę. No i tak było z Hamiltonem, nie? Czy już, wiesz, wszyscy pytają, czy oglądasz już Hamiltona, nie? Jak tam Hamilton, nie? Jak się czujesz po, wiesz, zobaczeniu Hamiltona? No to jest o tyle wyjątkowa sytuacja, że właśnie sam ten soundtrack, tak? Sam ten album, to był w ogóle jeden z tych tam, nie wiem, 10 najlepiej sprzedających się albumów muzycznych w ogóle, tak? W Ameryce, w momencie, jak on wyszedł. Gdzie tam właśnie obok, to wiecie, obok, nie wiem, Taylor Swift, Kanye, Drake'a i tak dalej. Jakby tych już takich największych nazwisk, które po prostu sprzedają najwięcej tych płyt. I nagle, kurczę, Hamilton, nagle jakiś tam musical, prawda? No, wydaje mi się, że jakby są nagrania oczywiście z różnych okazji, są często wypuszczane innych musicali, ale wydaje mi się, że jakby tym targetem tych innych nagrań to są z reguły już fani tego dzieła, którzy po prostu, nie wiem, chcą mieć je w domu, chcą mieć w tym jakimś, nie wiem, wydaniu rocznicowym. No właśnie, z reguły jest tak, że ten musical musi sobie w ogóle bardzo zasłużyć, tak? Musi być jednym z tych, którzy już tam 20 lat grają nieprzerwanie, zanim ktoś postanowi, dobra, to może tu zróbmy z jakiejś okazji jakieś specjalne wystawienie i to nakręćmy. A wydaje mi się, że jakby tutaj, mam nadzieję, no nie ma chyba jeszcze żadnych danych na ten temat, mam nadzieję, że wiecie, masowa publika rzuci się tutaj na to nagranie w takim wymiarze, w takiej skali, no że stacjom, czy właśnie tym platformom, no będzie się opłacało, tak, dawać te grube pieniądze na te prawa, żeby takie coś mógł emitować, tak, no jakby Broadway, wiemy, że jakby Broadway nie lubi udostępniać swoich rzeczy, tak, jakby oni nagrywają wszystko, bo to jest w jakimś tam archiwum, jeśli, nie wiem, piszesz jakąś super, nie wiem, pracę naukową, to możesz sobie do takiego archiwum iść i coś tam obejrzeć, ale generalnie oni tego bardzo, bardzo pilnują. Oni mają nawet swoją platformę, na którą prawie nic nie wrzucają, bo generalnie no raz, że
No raz, że nie chcą, bo ten prestiż Broadwayu, dwa, no że zwłaszcza jeśli to są te nowe tytuły, no to oni mimo wszystko cały czas liczą, że więcej osób przyjdzie, tak, że... chociaż wydaje mi się, że to jest jakby złe założenie, wydaje mi się, że każdy, kto może sobie na to pozwolić, każdy, kogo stać, każdy, kto ma warunki, żeby, nie wiem, dostać się tam, i tak będzie chciał zobaczyć to na żywo. Wydaje mi się, że to absolutnie jakby to nie odbiera nic zupełnie tej publice, która faktycznie idzie, bo chce to zobaczyć na żywo, ale jak bardzo to otwiera drzwi właśnie wszystkim tym innym osobom, które są, no których po prostu na to nie stać, albo które są no z tak daleka, że no, że nie miałyby na to szans, tak? Ja mówię, że... Albo nawet ich stać, ale dostanie biletów trzeba, nie wiem, kupić pół roku wcześniej i też no mało kto czasem ma zaparcie do tego. Ja to widzę wręcz zupełnie inaczej. W momencie, w którym udostępniłoby się coś takiego, na przykład no to są rzeczy, które i tak chłonie się wielokrotnie. Ja na przykład do tej pory to pewnie bym poszedł, gdybym miał okazję, gdybym z jakiegoś powodu znalazł się w Stanach, gdyby, nie wiem, z jakiegoś powodu oryginalna obsada, chociaż ona i tak już nie wróci. Dobra, może z okazji Disney Plus nagle Disney wybuli im dużo pieniędzy, żeby znowu zrobili kilka występów. Nie wiem, wszystko się spotkają. Wszystko się może zdarzyć. Jasne, ale załóżmy, że dochodzi do takiej sytuacji, to dalej bym się zastanawiał nad wydaniem kasy, ale teraz już wiem, z czym mam do czynienia, więc pewnie chętniej bym poszedł, gdybym... Wiecie, złożyło się milion okoliczności w tą stronę. I rozumiem jeszcze tą wyjątkowość Broadwayu, kiedy właśnie jest ten start, tak? Oryginalna obsada wchodzi, to jest hitem, chcą mieć ten prestiż, tak jak cała masa innych rzeczy, które są tylko w danym ograniczonym zasięgu. Ale rok później, czy to... Nie wiem, wydaje mi się, że jakby cały czas więcej by na to zyskiwało, zarówno aktorzy, zarówno ich rozpoznawalność, ich kariery, ale samo też promowanie tego typu doznania w ogóle artystycznego. Wiesz, nie wszystko musi być od razu filmem, nie wszystko musi być dużym, pełnometrażowym, wysokobudżetowym, jeśli jak na kino, wysokobudżetową produkcją, żeby jednocześnie dać jakieś bardzo unikalne doznania przy oglądaniu tego. Więc cały czas... Nie wiem, trochę nie rozumiem tego podejścia. Wydaje mi się, że ten jakiś taki elitaryzm stoi, który gdzieś tam jest zatrzewiony i nie da się go wyciągnąć. No teatr, no jakby jest tam trochę wpisany ten elitaryzm, nie? Jest cały czas, że to bezpośrednie musi być doznanie, nie? I przede wszystkim nie, to bluźnisz tego nagrywania. Ale wiesz co, też dla aktorów to by była, wiesz, przypustka do innych zupełnie ról, w inne media przenoszenia się, nie? Ci, którzy, wiesz, jednak są na deskach teatru, no to nie mają, wiesz, jak... Wiesz, zdobyć tej sławy większej, tak jak mówimy o całej na przykład tutaj obsadzie, nie? Która jest głównie, tak jak Oskar mówił wcześniej, nie? Że są aktorzy teatralni, z tego są kojarzeni, występują w sztukach, nie? A takie coś to jest do nich idealną odskocznią, nie? Żeby czasami, wiesz, zagrać w jakimś filmie, w czymś innym takim. Kurczę, to wszyscy by na tym dobrze wychodzili. Słuchaj, David Dix będzie Sebastianem w Małej Syrence, więc... To jest przecież... Tylko 5 lat po tym, aktor, po najlepszej roli w historii w Hamiltonie. Jak się nazywa aktor Króla Jerzego? Jonathan Groff. To on przecież z Christophem w Frozen, nie? On jest też, ma główną rolę w serialu Netflixowym, tak? No, więc jakby on generalnie ma chyba największą karierę tutaj. No, ale mi chodzi o Disneya konkretnie. Mi chodzi konkretnie o kupowanie przez Disneya. No to nie, no to ten, no Lin-Manuel Miranda już od pewnego czasu związany muzycznie z tymi produkcjami. Christopher Jackson śpiewał w Moanie, więc jakby... Gdzie Lin-Manuel Miranda pisał piosenki. Tak, ale widzicie, są takie role, wiesz. To nie jest przypadek, prawda? Ale widzicie, są role, gdzie podkładają głos. Tak, ale widzicie, to są takie role, nie? Że albo podkładają głosy, albo jakieś piosenki. Ale Leslie Odom Jr. był w tym, w Morderstwie w Orient Expressie. Owszem. I nie śpiewał tam. Tak. Tylko grał. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, jeśli tutaj jeszcze słucha nas ktoś, kto, nie wiem, właśnie pierwszy raz w sumie obejrzał Hamiltona, jeszcze nie jest, nie wiem, super pewny, czy lubi musicale, czy coś, to ja tym bardziej jestem podekscytowana premierą In the Heights, którą przesunięto jakby o rok, czyli na wakacje przyszłego roku. I bardzo się cieszę, że te jakby premiery przestawiono. No bo mam wrażenie, że teraz po Hamiltonie, który już mógł być masowo obejrzany, mam nadzieję, że teraz absolutnie wszyscy pójdą na In the Heights. Czyli ten pierwszy musical Mirandy, który właśnie był przed Hamiltonem, który no ma niższy próg wejścia, jest w nim mniej warstw, ale jest równie doskonały, tak? Jest doskonały muzycznie tak samo, jest doskonały tekstowo. No i zbliża się ta adaptacja filmowa, tak? Już nie nagranie z teatru, tylko po prostu film, w którym będą też między innymi aktorzy z Hamiltona, no bo główną rolę będzie grał Anthony Ramos, który grał Lorenza
teraz w Hamiltonie, tam będzie grał główną rolę, tę, którą pierwotnie na Broadway grał Miranda, a no, Miranda będzie w jakiejś małej rulce, Christopher Jackson będzie w małej rulce, tak więc mam nadzieję, że ludzi kupi ten styl, powiedzmy, pisania musicali. Jedna rzecz jeszcze, czy przypadkiem Hamilton nie pierwotnie nie miał trafić się za rok dopiero? Tak, tak, właśnie miały być odwrotnie te premiery. Dokładnie. Hamilton miał być na jesieni przyszłego roku w kinach. Tak, 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 bo oni już mieli ten materiał od dawna, wydali na niego hajs i sobie leżał i szczerze mówiąc, nie dziwię im się, bo na tym etapie już to za różnica, czy wyszedłby teraz, czy wyszedłby za rok, nie? To i tak z 2015-16 nagranie, 15 była premiera, no to już w tym momencie rok nie zrobiłby różnicy, ale fajnie się złożyło, bo i dla nas fajnie, i w przypadku Disneya fajnie, bo okej, nie możemy In the Heights, bo kina... Zamieńmy to i boom, i robimy jest swoje jeszcze platformy. To nie jest Disneya, jakby nie, jakby to nie jest Disneya, ale jakby wydaje mi się, że... No ale czasowo jakby... No, tak, że, czas, co, że, tak, że wypełnia podobną lukę w serduszku odbiorców. Tak, ale fajnie, że Disney sobie siedział, okej, okay, a teraz nie mamy czym promować naszej platformy. Podobnie my i Warner jesteśmy w dupie, nasze platformy nie mają nic, a my jednak coś tam wygrzebiemy. Zakochany Kundel nie sprzedał. No niestety, nie wyszło. Jakoś ten Artemis Fowl też furory nie zrobił, ale może chociaż z Broadwayu ludzi, co nie mogli się dostać na kupić biletu, to chociaż oni tutaj platformę kupią za trochę mniejsze pieniądze. No może i dobrze, bo kurczę, za rok cholera jak będzie sytuacja na świecie wyglądała, że to już w ogóle będzie, wiecie, już nie będzie sensu oglądać w ogóle, bo już nie będzie czego oglądać. Tak pozmienia. Bo to, może przejdźmy jeszcze do jakiegoś podsumowania i później jeszcze powiemy o tym Disney+. Dobrze. Jakbym miał podsumować, to muzycznie to jest bardzo fajne. Historia jest bardzo wciągająca i podoba mi się to właśnie to, że postacie są takie niejednowymiarowe i że to opowiada no, historię tych chłopków, którzy tam się zebrali do kupy i stwierdzili, że zrobią rewolucję i udało im się po drodze zahaczyć o odpowiednie osoby i w sumie cała kariera Hamiltona to jest zahaczenie się o odpowiednie osoby, nie? I w ten sposób doszedł do wszystkiego. I pisarz. Bazujące na relacji, jesteś sierotą? Też jestem sierotą, super, zostańmy przyjaciółmi. Ale muzykal jest fajny, ale ja mam wrażenie, że i tak najfajniejszy jest ten cały koncept, który jest poza musicalem. I właśnie to, jak wiecie, mamy, oglądając ten musical, ma się wgląd w ten dużo spokojniejszy świat sprzed paru lat, w tę pozytywną, optymistyczną Amerykę Obamy, gdzie można było sobie śpiewać o tym, że o, Ameryka jest taka scrappy and hungry, nie? Fajnie, jesteśmy wszyscy tutaj, walczymy o lepsze przyszłość i tak dalej. No dzisiaj to już by nie przeszło za cholerę, nie? Dzisiaj, ja sobie wyobrażam właśnie, tak jak mówię, strasznie mi się podoba, strasznie mnie jara czytanie właśnie tych wszystkich opinii, szczególnie właśnie osób czarnoskórych, czy ogólnie pochodzących z jakiejś mniejszości, jak oni dzisiaj odbierają ten musical i z perspektywy chociażby tego, co się wydarzyło w USA, że wiesz, że masz tą historię w sumie, że nie, Ameryka to nie jest ten taki kraj założony przez tych fajnych tutaj imigrantów, którzy przyjechali i stwierdzili, że no, wszyscy razem założymy sobie wolny kraj. No nie, kurde, biali koloniści zabrali ziemię, kurczę, rdzennej ludności, nie? I po prostu zepchnęli ich gdzieś tam, żeby zagarnąć ziemię tutaj. I na tym powstał system wyzysku i gdzie dalej istniało niewolnictwo i tak dalej. Tylko dalej dlatego, istnieją nierówności. Dalej tak? Istnieją, do dzisiaj nie istnieją, nie? I najpierw jest to, że jedyne, co się zmieniło, to że no, wydarzenia na świecie sprawiły, że mamy zupełnie inną optykę, nie? A już Amerykanie to już w ogóle, nie? Jakby my mamy inną, a co dopiero Amerykanie tam. I to nie jest w żaden sposób oczywiście wina musicalu. No, on powstał w takich czasach, w jakich powstał i moim zdaniem no, świetnie odwzorowuje to, w jaki sposób wtedy podchodzono do tematu. Ale to jest właśnie fajne, że no jest w tym momencie tą kapsułą czasu. Poza tym, że jest po prostu dziełem bardzo dobrym, to jeszcze właśnie ten cały kontekst sprawia, że dużo bardziej warto zobaczyć, dużo bardziej warto odnieść to jakoś tam do swojej perspektywy. Jeszcze w tym jest ta świetna hipokryzja, czyli tego, że oni jednak, wiesz, główne zawołania, walka o wolność. No, o wolność od tego typa z Anglii, co nas tutaj chce trzymać, ale nie chodzi nam o... Różnie interpretujemy wolność, prawda? W tym wszystkim. Więc to jest ten... Jeżeli ja miałbym powiedzieć, jaka jest według mnie największa zaleta tego musicalu, to wydaje mi się, że wiesz, mogę mówić o występach, mówię o piosenkach, o grze aktorskiej, o scenografii, natomiast tak jakby szerzej, to wydaje mi się, że niesamowicie umiejętne żonglowanie tonem. Jakby jak znam musicale,
Bardzo często jest tak, że oczywiście gdzieś pomiędzy tym jest ten poważniejszy element, a ten bardziej humorystyczny, ale wydaje mi się, że sporo musicali bardziej stara się w jedną stronę skręcać, po prostu dodając ten drugi element. Czyli jak jesteśmy humorystyczni, to idziemy humorystycznie, gdzieś włóżmy tą jedną piosenkę dodatkowo o tym, że jednak komuś tu jest ciężko w życiu, ale generalnie starajmy się zachować to takie lighthearted, nie? Natomiast w przypadku Hamiltona... no to masz dosłownie taką sinusoidę, bo masz właśnie Króla Jerzego, który wychodzi, cała widownia się śmieje, ale masz za chwilę, wiesz, wielki, masz pożegnanie Waszyngtona na przykład, masz śmierć syna Hamiltona, gdzie jest nagle ten... No, za chwilę wbija Jefferson i mówi, dobra, no, chwilę, do polityki. A dokładnie, za chwilę wlatuje Jefferson i zaczyna tańczyć i mówi, what did I miss, nie? I po prostu ta sinusoida... I chodzi o to, że to działa, jakby często jak za bardzo odklejasz się tonem, to twoje dzieło siada, bo to jest bardzo, bardzo trudne. Jak zaczniesz za bardzo nim żonglować, to widownię zgubisz, nie będą wiedzieć, o co ci właściwie chodzi, ta postać ma być dramatyczna, ja mam ją brać na serio, co to ma być? To się tyczy zarówno filmów, jak i musicali. A wydaje mi się, że właśnie, że tutaj udało się idealnie ten ton pogodzić w ten sposób, że okej, chcemy, żeby było śmiesznie, jest śmiesznie, chcemy, żeby było poważnie, jest poważnie, chcecie, żeby widownia płakała, proszę bardzo, widownia zaraz zacznie płakać. I nie czujesz fałszu, nie? Czujesz, że to jest płynne przechodzenie i za każdym razem ten ton kupuje. Więc wydaje mi się, że jak miał tak patrzeć szerzej, to byłaby taka moja największa zaleta po jednym sensie. A ja Dobra, to ja tylko powiem, że wierzę tym czterem najebanym gościom, którzy chcą coś zmienić od pierwszego momentu, jak tam wpadają pod stół i się przedstawiają. Mnie to jest niesamowite właśnie, jak to jest wszystko zwarte, jak cała ta opowieść jest konsekwentna, nie, w tym, co Miranda chce przekazać. Plus na takim poziomie, wiesz, technicznym, te teksty to jest mistrzostwo świata. To jak właśnie te wszystkie, jak ta historia jest przedstawiona właśnie przez różne gatunki muzyczne, jak to jest napisane, nie, jak tyle treści zawrzeć właśnie w takiej formie. No nie, dla mnie to jest fenomen, jak to wygląda właśnie pod takim względem technicznym, nie? I nie wiem, co się działo w głowie Mirandy, gdy to pisał, nie? Ale to był jakiś dotyk tego absolutu, nie? To jest raz na jakiś czas się coś takiego dzieje, że mówię, że jestem za każdym razem pod wrażeniem tego właśnie, jaką to ma formę, nie? I jak to jest wszystko zwarte, to jest coś niesamowitego. W ogóle jak wchodzi finał, przy tej strzelaninie i nagle mamy te wszystkie gatunki muzyczne, wszystkie opowieści, które były w tej historii, wiesz, w jednym miejscu, które się przebijają w tym samym czasie, nie, wiesz, cały czas są, wiesz, żonglowanie nimi, nie, w tym jednym momencie, gdzie Hamilton wszystko powtarza, co było, nie, i wszystko w tym samym momencie wchodzi, to jest coś po prostu niesamowitego, jak to jest zrealizowane, jak to jest przygotowane, jak to jest podane w ogóle widzowi, w jaki sposób, nie, no i ja za każdym razem jestem pod takim samym wrażeniem. Tak, właśnie, jak to też jest fenomenalnie napisane, jakby w ogóle jaki jest command of language, jakie tutaj posiada Miranda, jeśli chodzi o pisanie tych tekstów. I to wiecie, zarówno jeśli chodzi o to, że ten tekst ma mieć rytm, tak, że mamy, nie wiem, słowa, które w środku linijki się też rymują, tak, że w ogóle tam jest momentami tyle rymów do jednej rzeczy, że to jest w ogóle, to jest absolutnie nie do przełożenia, w ogóle moim zdaniem na jakikolwiek inny język, to jak, nie wiem, homonimy się tam przewijają, tak? Jak ile znaczeń po prostu jeszcze, korzystając z tych konkretnych słów, właśnie dodatkowo udaje mu się tam po prostu wpleść. Ale jakby, ja w ogóle najbardziej lubię w tym musicalu, jak on mówi o czasie. I to zarówno na tej płaszczyźnie, że musical robi foreshadowing pewnych rzeczy, tak? Jak Hamilton, który od początku się zastanawia, jak umrze, który cały czas powtarza, że nie sądził, że tyle dożyje, że nie wie, ile jeszcze ma czasu. I to, jak też czas jest ogrywany muzycznie, tak? Aż do tego momentu, przez te odliczania na przykład, które się powtarzają co jakiś czas w różnych utworach, czy przez to, jak wreszcie właśnie jest ta scena ich pojedynku, jak czas się zatrzymuje, to jak ta to, co robi wtedy scena, to co robi wtedy, to że wtedy jest cisza pierwszy raz tak naprawdę, to jak właśnie Hamilton zaczyna śpiewać te różne fragmenty poszczególnych utworów, które znamy, no w ogóle to jak on rozciąga czas w tym momencie, to jest coś niesamowitego. I warstwy. Ten musical jest jak cebula. Okej, okay, no to myślę, że to będzie nasze podsumowanie. To już oczywiście zachęcamy was do dzielenia się swoimi opiniami, natomiast jeśli chcecie obejrzeć ten musical na Disney+, no to są sposoby, tak? Aczkolwiek ten nasz sposób zdaje się już nie jest aktualny.
wiesz co, nie, no, to jest tak, że jeśli macie znajomego, który ma konto założone w innym kraju, jakby mieszka w tym kraju i opłaca to konto kartą, korzystając z karty płatniczej tego kraju, to jeśli poda wam dostęp, to za pomocą VPN-a można to obejrzeć. To jest potwierdzone i to działa. Jakby, w zależności od tego chyba, kiedy to konto było zakładane, do niektórych potrzeba VPN-a, do niektórych nie potrzeba, ale generalnie z VPN-em to działa. Ale jeśli no, nie macie tego szczęścia, nie macie znajomego, nie wiem, w Holandii albo w Wielkiej Brytanii i nie macie też, nie wiem, żadnej karty płatniczej, no bo polskie karty są po prostu odrzucane, tak, nawet jeśli tego VPN-a macie, no to najprostszym sposobem jest założenie tego przez telefon, bo w telefonie bardzo prosto można w tym sklepie Google'a zmienić region, zmieniacie sobie region na taki, w którym to jest i płacicie za pomocą tego Google Pay, które też nie jest przypisane do żadnego regionu, no i jak już to macie, to później, nie wiem, na komputerze też właśnie korzystając z VPN-a możecie sobie to konto odpalić. No, więc można pokombinować. No dobra, to w takim razie na tym będziemy kończyć. Wyszła nam całkiem długa ta dyskusja, ale mam nadzieję, że udało nam się w sumie to, co najważniejsze chcieliśmy ująć. Nie? Jeśli chcecie, żebyśmy poruszyli jeszcze jakieś kwestie związane z musicalem, z jakimiś kwestiami, które tutaj poruszaliśmy, no to porzucajcie tam te tematy, na przykład za pomocą tipów lub superchatów. Link do tipów macie w opisie, napisy końcowe.pl, ukośnik hajs. No i pewnie do tematu wrócimy, no bo podejrzewam, że no, sporo osób siłą rzeczy i tak obejrzało sobie ten musical, bo no, jest grupa lojalnych fanów w Polsce. Nie? No dobra, to w takim razie dziękujemy wam bardzo za uwagę i zachęcam oczywiście do słuchania i oglądania naszych kolejnych odcinków. Była z nami Martin Najman, Oskar Rogowski, Radek Pisula, się nazywam Kastelmach. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!